Reset Obywatelski. Jak wiadomo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ułaskawił gwałciciela małoletniej córki. Gwałciciela, który znęcał się również nad jej matką, swoją konkubiną. Jednak ogromna większość z nas nie wie do końca, co to znaczy. Andrzej Duda naraził ofiary gwałciciela na ogromne ryzyko, na strach i cierpienie. Prezydent i jego zwolennicy uzasadniają to prawem rodziny do pojednania, prawem gwałciciela do uzyskania przebaczenia. Jednak Andrzej Duda naraził również samego gwałciciela na śmierć, o czym powiemy więcej w tym filmie. Szczególną wymowę ma jeszcze jedna okoliczność. Obok prezydenta w ułaskawieniu gwałciciela brał udział pewien wysoko postawiony prawnik odpowiedzialny za nagonkę na osoby LGBT. Ten prawnik z prokuratury generalnej robił dużo, żeby osoby LGBT nie mogły w Polsce zakładać rodzin. Ten prawnik odmawia ludzkich praw homoseksualistom, ale broni gwałciciela pedofila. O tym wszystkim za chwilę. Zacznijmy od tego, że prezydenckie ułaskawienie zniosło zakaz zbliżania się do ofiar na bliżej niż 2 metry. Sąd zakazał tego gwałcicielowi, gwałciciel złamał ten zakaz, po wyjściu z więzienia zaczął odwiedzać swoje ofiary, w końcu zamieszkał z nimi. Ułaskawiając go, Andrzej Duda pozwolił gwałcicielowi mieszkać z ofiarami. Pozwolił mu ich dotykać. Jak prezydent to tłumaczy? Między innymi Andrzej Duda napisał na Twitterze, że gwałtu nie było. A jak to widzi prawnik bardziej doświadczony od Andrzeja Dudy? Znaczy, bazujemy troszeczkę na informacjach medialnych, bo nie znamy ani pan redaktor, ani ja akt sprawy. Bazujemy na informacjach, które są w domenie publicznej. Natomiast rzeczywiście z tych informacji wynika, że ta osoba, do której zastosowano ułaskawienie, była skazana z artykułu 197 i to z takiego podtypu szczególnego tego przestępstwa, które jest zdefiniowane w paragrafie trzecim, no, który wprost mówi, że jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia, jest tam użyte słowo zgwałcenie, więc sąd, który orzekał w tej sprawie, musiał dojść do wniosku, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego no, doszło do przestępstwa zgwałcenia. Ja tylko mogę jeszcze dodać, że ten podtyp, dlatego że no, to przestępstwo zgwałcenia ono ma wiele swoich jak gdyby faz, koniunkcji i konfiguracji. To, że sąd skazał z kogoś z artykułu 197 paragraf 3 oznacza, że ta osoba popełniła taki kwalifikowany typ przestępstwa, niezwykłe zgwałcenie, tylko zgwałcenie właśnie kwalifikowane, które dotyczyło prawdopodobnie, ofiarą była wstępny, czyli osoba najbliższa sprawcy. Chodzi o krewną, tak? Tak, chodzi o stopień po prostu pokrewieństwa, być może to też była osoba poniżej 15 lat. To jest bardzo poważne przestępstwo, zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. To jest dolny wymiar, czyli sąd nie może kogoś skazać poniżej tego dolnego wymiaru. Czyli nie może skazać na 2,5 roku, musi skazać co najmniej na 3 lata. Tak, i kodeks karny definiuje, że tego typu przestępstwa, one są szczególnymi przestępstwami, nazywa się je zbrodnią. Dlatego, że w kodeksie karnym występują 2 typy przestępstw. Definiuje artykuł 7, który mówi, że przestępstwem opisanym w kodeksie karnym może być albo zbrodnia, albo występek. Jeżeli jakiś czyn zabroniony jest penalizowany właśnie karą nie krótszą niż 3 lata, to wtedy mamy do czynienia ze zbrodnią, czyli z takim no, najpoważniejszym typem przestępstw, które kodeks karny opisuje. A czy jest jakaś różnica między, w języku prawnym między pojęciem gwałtu a zgwałcenia? Nie, nie ma. Andrzej Duda napisał też na Twitterze, że sytuacja gwałciciela i jego ofiar to sprawa rodzinna. Czy ja nie rozumiem tej semantyki i retoryki?
być może miało właśnie to na celu to, co powiedziałem wcześniej, złagodzenie sytuacji w okresie kampanii, ale to, że to się działo w rodzinie, moim zdaniem jest to okoliczność, która zaostrza odpowiedzialność karną i powoduje, że to przestępstwo jest jeszcze bardziej, moim zdaniem, społecznie, moralnie szkodliwe i nie znajdujące po prostu żadnej akceptacji. Nie można w ogóle, moim zdaniem, racjonalnie tłumaczyć, że jeżeli to jest sprawa, że sprawa miała charakter rodzinny, to znaczy, że jest o jakimś mniejszym stopniu dolegliwości, czy że powinniśmy mieć jakieś... przymknąć oko. Tak, lżejsze spojrzenie na ten temat. Absolutnie nie. Zresztą sam kodeks karny właśnie dodatkowo penalizuje taką sytuację, mówiąc, że jeżeli sytuacja działa się pomiędzy osobami najbliższymi, to ta odpowiedzialność karna jest zaostrzona. Zaostrzona. Jest to naturalne, dlatego że przecież taka osoba właśnie przez to, że ta sprawa działa się w rodzinie, ona była pozbawiona takich mechanizmów po prostu ochronnych, obronnych. Nie miała się prawdopodobnie do kogo poskarżyć, albo jeżeli nawet się skarżyła, to było to po prostu być może trywializowane. To są pewnego rodzaju naturalne mechanizmy po prostu psychologiczne, wyparcia. I przez to właśnie tego typu sprawy są jeszcze bardziej, moim zdaniem, dotkliwe. Obrońcy prezydenta twierdzą, że on miał na myśli tylko to, że obecne, tak to nazwijmy, pojednanie oprawcy i jego ofiar, konkubiny i córki, jest sprawą rodzinną, ale wiemy, że występują takie zjawiska jak współuzależnienie. Ten człowiek był alkoholikiem, jej konkubina i córka są współuzależnione, czyli jakby żyją z osobą uzależnioną i to powoduje u nich różne zaburzenia. Takie osoby nieraz bronią swojego oprawcy, więc pytanie jest takie, czy nawet jeśli w tej rodzinie dokonało się coś na kształt powierzchownego, być może pojednania, to czy to nadal jest tylko sprawa rodzinna? Czy państwo nie powinno ze względu na interes ofiar również przy pomocy biegłych, na przykład terapeutów, sprawdzić, czy tam naprawdę to pojednanie się odbyło? Czy nie powinny takie sytuacje prowadzące, czy nie powinno też, czy nie powinno być tak, że o pojednaniu można mówić tylko wtedy, kiedy odbyła się na przykład jakaś wieloletnia terapia rodzinna, podczas której rozładowano traumy i urazy, żeby nie eksplodowały po latach? Okay. Na pewno pan redaktor, jak i państwo, spotkaliście się kiedyś z takim pojęciem syndrom sztokholmski. No, to jest taka nadzwyczajna sytuacja, w której ofiara niemalże sympatyzuje ze sprawcą, czy w jakiś sposób mu sprzyja, czy tworzy się jakaś taka irracjonalna więź. Ja nie wykluczam, że w tej sprawie po prostu mogło dojść do takiej sytuacji. Ma pan redaktor rację, że jest cały aparat państwowy, który służy temu, żeby zdiagnozować bardzo trudne tego typu relacje i na bazie właśnie pracy specjalistów, psychologów, psychiatrów, po przybytej terapii podjąć odpowiednie decyzje. Konkubina i ofiara to mieszkają ze swoim oprawcą, to właściwie nie do końca powinno interesować ani nas, ani państwo polskie, no bo jeśli rodzina chce się w ten sposób żyć, nawet gdyby to było trudne, bolesne, ryzykowne, no to rodzina sobie tak wymyśliła, że tak chce i mamy się od tego odwrócić plecami. Tak zabrzmiało to stwierdzenie. No obawiam się, że właśnie taka jest definicja rodziny, którą wyznaje pan prezydent Andrzej Duda. Obawiam się, że tak to niestety jest. A to tak nie jest, bo taka definicja rodziny to jest taka definicja sprzed 20 lat, kiedy pokutowało jeszcze w Polsce takie powiedzenie, wiele mitów i stereotypów, że to wszystko, co się dzieje w domu, to jest kwestia domu, kwestia rodziny i nie wolno nam reagować. Nie wolno prać brudów poza domem. Tak, brudy pierze się we własnym domu, jak chłop baby nie bije, to jej wątroba gnije. Ja naprawdę te wszystkie stereotypy i mity znam sprzed właśnie 20 lat i wiem, że te ofiary wołają o pomoc. Bardzo często z ofiarami przemocy, właściwie zawsze takie zawieranie przemocy, że one same nie są w stanie wyrwać się z tego kręgu przemocy. To jest przerażające, bo najpierw jest tak, że każdy myśli, że w życiu będzie dobrze, że w rodzinie będzie dobrze i po jednej, drugiej awanturze czy przemocy fizycznej, że już nie będzie następnej. A to są cykle przemocy. Najpierw jest faza narastającego napięcia, gdzie
Pamiętamy taką kampanię, bo zupa była zasłona, kiedy żona podaje zupę i czujemy, że coś w powietrzu jest, tak? A później nagle właśnie okazuje się, że powodem jest to, że bo zupa była zasłona i nagle dochodzi do wybuchu agresji. To jest ta faza druga, faza gwałtownej przemocy. A później wszystko gdzieś opada, mija. Często właśnie, bo to najczęściej sprawdzam, są mężczyźni, często przynosi kwiaty, nie wiem, jakieś czekoladki. To jest ta faza miodowego miesiąca. I wtedy kobiety często się wycofują z tych wszystkich pierwotnych jak gdyby zamysłów, ale to wszystko wraca. To jest kwestia też finansowa. Bardzo często, szczególnie dawniej, to kobiety były na utrzymaniu swoich mężów i stąd też był problem, żeby tak naprawdę osobno mieszkali, osobno żyli. To były bardzo trudne decyzje i nigdy też nie wolno nam osądzać ofiary, że się wycofuje, że wycofuje swoje zeznania. Ona ma do tego prawo, ale zawsze powinniśmy pamiętać my, społeczeństwo, organizacje, instytucje, które wokół pomagają, że na tą rodzinę trzeba spojrzeć ponad wszystko, a szczególnie na dziecko, jeśli jest w tej rodzinie, bo ono jest naprawdę największą ofiarą. I często jest tak, i ono będzie niosło blizny przez całe życie. Tak, i bardzo często jest tak, że ono w dorosłym swoim życiu powiela to wszystko, co działo się u niego w domu, u niej w domu bardzo często. Mamy też tak zwany syndrom sztokholmski, który też określa na przykład zachowanie ofiary, która bardzo często godzi się na to, czy też przystaje na prośbę swojego sprawcy, ale po to, że ona mu wierzy, że on już nigdy więcej tego nie zrobi, po to, żeby się poczuć bezpieczniejszą. Robi tak, jak on chce, a my musimy umieć to rozgraniczyć. Niestety u nas ciągle jest ta kultura, że najlepiej to firanki, zasłony i jeszcze rolety w oknach, żeby były, żeby nie było widać, co się dzieje w środku. Znaczy, ja pracując ponad 20 lat temu, również z ofiarami przemocy domowej, widziałam naprawdę przepaść między tym, co było wtedy, a co mieliśmy, co mieliśmy do tej pory. Znaczy, jeszcze 20 lat temu kobietom trudno było wychodzić z domu i mówić o tym, co się dzieje. A dzisiaj jednak po wielkiej, gigantycznej pracy wielu organizacji pozarządowych, czy Centrum Praw Kobiet, czy Niebieskiej Linii, czy tej całej procedurze Niebieskiej Karty, czy kampanii, dzięki kampaniom społecznym, to jednak kobiety otworzyły oczy, że ja mogę prosić o pomoc, że to, co jest u mnie, jest akurat jest złe. Natomiast przy takiej polityce państwa, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to my zawracamy. Po prostu zawracamy. No, prezydent jednym tweetem, chciałby się powiedzieć, zawrócił nas o 20 lat, ale to nie tylko ten jeden tweet, bo tu mamy do czynienia z całą szeroko zakrojoną polityką odwracania Wisły kijem, odwracania biegu czasu i zawracania nas w stronę już nawet nie tego, co było 20, ale tego, co było 200 lat wcześniej, jak się posłucha tego, co mówią ideolodzy Ordo Iuris. Jak długo pani zajmuje się tym, tą sprawą, przemocą domową? Znaczy, ja pamiętam, jak rozpoczęłam swoją pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w 1998 roku. Gdzie to było? To było w Skarżysku Kamiennej. To pamiętam pierwsze pismo, które otrzymałam na swoje biurko, to było pismo z prośbą, aby zapoznać się z wdrożeniem procedury Niebieskiej Karty. I tak to się zaczęło. Natomiast jeśli mogę nawiązać do pana wcześniejszej wypowiedzi, to, że politycy PiS-u chcą nas zawrócić i mówią różne rzeczy, to jest jedno, ale najgorsze jest to, że oni robią różne rzeczy. Oni robią różne rzeczy, które powodują, że trudniej jest dzisiaj pomagać ofiarom przemocy domowej. Wiemy, że wcale nie powstają nowe ośrodki przeciwdziałania pomocy dla ofiar przemocy. Bodajże, nie wiem, w 2018 czy 2019 roku, z tego co pamiętam, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chwaliło się, że powstał jeden ośrodek, ale ten jeden ośrodek wcale nie powstał, tylko został przekształcony z istniejącego już ośrodka. To był ośrodek Caritasu w Krakowie, więc tak naprawdę nic nie powstało. Jak posłuchamy kobiet, pracowników, którzy pracują w organizacjach pozarządowych, to oni mówią, że nie mają pieniędzy, że nie ma żadnego wsparcia. Przecież Centrum Praw Kobiet, działające od ponad 20 lat, ma zabrane dotacje. Niebieska linia zamilkła. Pan prezydent, pytany o konwencję antyprzemocową, powiedział, najlepiej jej nie stosować. Pani premier Szydło pochwaliła samorządowców Zakopanego, którzy nie przyjęli strategii przeciwdziałania przemocy, boś ta są odważni.
My rządziliśmy razem z Platformą PSL. Pamiętam, wprowadziliśmy ściganie gwałtu z urzędu. Iluż prawników, iluż polityków krzyczało, że to jest ingerencja, że tak nie można, ale na szczęście nam się to wtedy udało. W Sylwestra, chyba to było 2018 roku, z tego co dobrze pamiętam, światło dzienne ujrzał projekt ustawy, projekt ustawy oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, w myśl którego niebieska karta miała być zakładana dopiero wtedy, kiedy ta ofiara wyrazi na to zgodę. Przecież to jest w ogóle niedorzeczne. Ale to jest jakby w duchu tego samego, co mówi nam Andrzej Duda. Jeśli ofiara jest pod presją i się załamie, no trudno, to sprawa rodzinna. I to, co pani opisuje, to jest też wdrożona ta polityka marchewki i kija na wielką skalę. Kobiety, będziecie bite w domu, państwo was nie obroni, ale w tym domu jest 500+, taka państwowa wersja czekoladek i kwiatów. Ja uważam tak. Jeśli chodzi o politykę rodzinną, bo pan zaczął teraz o tym też mówić, to z polityką rodzinną jest tak, że ona musi mieć fundament. Dla nas, dla mnie zawsze tym fundamentem była taka polityka rodzinna, która pozwala nam godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. I to jest możliwe wtedy, kiedy na przykład jest duża ilość żłobków, kiedy one są bezpłatne, kiedy przedszkola są bezpłatne, kiedy jest dłuższy urlop rodzicielski, kiedy ja na przykład, nie wiem, kiedy jest urlop ojcowski, kiedy w partnerstwie możemy opiekować się swoimi dziećmi i wychować. To jest taki fundament polityki rodzinnej. Natomiast transfery socjalne i 500+ jest elementem polityki rodzinnej, również bardzo ważnym, bo jest to bardzo ważny dodatek. Natomiast to wszystko musi stanowić jedną wielką całość. Natomiast mam takie wrażenie, że dla PiS-u najlepiej byłoby, gdyby tego fundamentu dającego możliwość godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych po prostu nie było. To jest kwestia odpowiedzialności, myślę, całego społeczeństwa. I to nie jest kwestia tego przypadku, tego samego jednego, bo to jest dzisiaj tak, że taki sygnał, że pedofil może być uniewinniony, mają inne ofiary. Mają ofiary gwałtów, zgwałceń, znęcania w rodzinie, przemocy w rodzinie, że ich oprawcy, sprawcy być może też będą kiedyś uniewinnieni. I to odbiera chęć szukania sprawiedliwości. To jest absolutnie podcinanie gałęzi. Skąd taka decyzja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? W jaki sposób została podjęta? Jakie procedury i opinie spowodowały, że Andrzej Duda pozwolił gwałcicielowi zbliżać się do swoich ofiar na bliżej niż 2 metry? Posłowie opozycji postanowili wyjaśnić, jak to się wszystko stało. Gdzie się udali? Panie pośle, był pan dzisiaj, od razu sprecyzujmy, w prokuraturze generalnej czy w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby zbadać tę sprawę? Byliśmy u ministra Ziobry. To PiS spowodował, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości to ta sama osoba, więc poszliśmy tam, gdzie minister Ziobro rzeczywiście urzęduje, czyli na Aleje Ujazdowskie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jaki wpływ na tę sprawę miał minister Ziobro i jego urząd, czy oba urzędy? No, prokuratura, on jako prokurator generalny wystąpił z wnioskiem do prezydenta o ułaskawienie tego człowieka. Więc największy, wbrew temu, co słyszymy ostatnio, że przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mówią, że absolutnie z tym nie mają nic wspólnego, z komunikatu, który pan pokazałem, który leży przed panem, wynika, że to ułaskawienie nastąpiło na wniosek prokuratora generalnego. Na wniosek, czyli to nie była jakaś tam sobie opinia poboczna, choć korzystna dla tego gwałciciela, tylko czytamy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył jeden wniosek prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, zastosował prawo łaski wobec tej jednej osoby. Poniżej są takie były zarzuty, z czego ułaskawia, więc no, to definiuje dokładnie, że chodzi o tę sprawę.
Weszliśmy, złożyliśmy pismo, powiedzieliśmy, w jakiej sprawie jesteśmy. Pani nas poinformowała, że gabinet polityczny już wie o naszej wizycie i zaraz ktoś z nas zejdzie. Ale więc dlaczego gabinet polityczny? Też o to pytaliśmy, ale pani powiedziała po prostu, że no tak mają chyba, już nie pamiętam, bo to za szybą było i nie wszystko było dobrze słychać. A bo tu nie chodziło o politykę, tylko o konkretną prawną sprawę. Tak, ale mieliśmy taką nadzieję, że ktoś z gabinetu politycznego zejdzie i nas zaprosi na górę i może nam łaskawie pokaże odpowiednie dokumenty. Więc my poczekaliśmy chwilę, ale bardzo szybko zorientowaliśmy, że w stronę dziennikarzy, których my zaprosiliśmy na naszą konferencję prasową, podążają wiceministrowie Ministerstwa Sprawiedliwości i tam właśnie coś mówią. Więc my wyszliśmy stamtąd, no bo przecież chcieliśmy się z nimi spotkać i spotkaliśmy się, była wymiana zdań oczywiście. Wyglądało to tak, jakby w obronie siebie po prostu nas atakowali. Tak to wyglądało, więc tak jakby mieli absolutnie coś do ukrycia, bo przecież jeżeli byłoby wszystko w porządku, jeżeli nie byłoby nic do ukrycia, to co to za problem? Zaprosić posłów, pokazać im dokumenty, oczywiście bez żadnych danych osobowych, bo absolutnie tego nie chcieliśmy i tego nie możemy mieć i nie o to zupełnie chodziło. Wystarczyło zaprosić, pokazać i powiedzieć, wszystko jest zgodnie z prawem. Tymczasem tak się nie stało. Czyli? Tymczasem nas zaatakowano. No i dalej nie wiemy, jakie były prawdziwe powody, co leżało u podstaw podjęcia tej decyzji przez prezydenta. Politycy PiS wyśmiewają się z was teraz i twierdzą, że poszliście pod niewłaściwy adres, bo wniosek o ułaskawienie do prezydenta skierował przecież nie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tylko prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a prokuratura jest gdzie indziej, nie w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Przecież to oni zrobili jedną osobę w dwóch osobach. Przecież prokurator generalny jest razem ministrem sprawiedliwości i wiemy, że urzęduje w Ministerstwie Sprawiedliwości na co dzień. Więc my chcieliśmy się z nim przede wszystkim spotkać, bo to on taki wniosek formułował do prezydenta. Ja myślę, że to w ogóle nie o budynki chodzi. Nie ma sensu odwracać kota ogonem. Nie problem w budynku, tylko problem jest w decyzji, która została podjęta i we wniosku, który był podstawą podjęcia tej decyzji. Z tego co wiemy, to akurat nie Ziobro się podpisał, tylko delegował to na swojego zastępcę. Czy jest możliwe, że nie chciał się podpisywać osobiście pod takim wnioskiem? Nie wiem, jaki był prawdziwy powód, natomiast niestety można domniemywać, że nie chciał się pod tym podpisywać. Więc jest to z pewnością znak zapytania. Przypomnijmy, że chodzi o człowieka, który znęcał się nad konkubiną i nad córką, odkąd miała 7 lat. Odkąd miała 11 lat, wielokrotnie molestował ją seksualnie, popełnił przestępstwo, które sąd uznał za zgwałcenie i krąży taka informacja niepotwierdzona, jakoby ten człowiek był związany z partią rządzącą albo z fundamentalistyczną organizacją znaną jako Ordo Iuris, słynną i wpływową. I mówi się, że stąd decyzja prezydenta o jego ułaskawieniu. Czy takie informacje do was dotarły? Takie informacje oczywiście do nas docierają, ale są to informacje medialne. Nie mogę powiedzieć, że mamy tę wiedzę czy też tę pewność. Natomiast to byłoby przerażające. Gdyby to rzeczywiście tak było, to oznacza, że co? Że nasi sprawcy są lepsi, mają być chronieni, że nieważna jest rodzina, ofiara, dziecko. Jeżeli tak ma być pojmowana rodzina przez prezydenta Andrzeja Dudę, to ja myślę, że wielu wyborców powinno się o tym dowiedzieć, bo chyba nie o taką rodzinę im chodzi. Media i internet donoszą, jakoby gwałciciel był powiązany z Marcinem Horałą, posłem PiS i wiceministrem infrastruktury. Wielokrotnie pytaliśmy Horałę, czy to prawda. Między innymi wysłaliśmy mu oficjalne zapytania mailem, prosząc o jak najszybszą odpowiedź. Marcin Horała dotąd nie odpowiedział. No, panie redaktorze, to właśnie
Problem polega, że pierwszy raz w niekrótkiej karierze poselskiej spotkałem się z sytuacją, że przytrzymano mnie i moje koleżanki na portierni Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wpuszczono nas od razu. Nie wpuszczono nas do środka. Pani mówiła, że oczywiście osoby odpowiednie są poinformowane. Co prawda mówiła dziwnie, że gabinet polityczny, a ustawa i procedura jest prosta. To kontrola poselska jest do kierownika danego urzędu, czyli w tym przypadku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. I ta procedura wygląda w ten sposób, że jeśli jego fizycznie nie ma, powinien wyznaczony przez niego w momencie opuszczenia urzędu zastępca z nami się spotkać. I jeśli tego nie było, to opuszczając ministerstwo powinien wyznaczyć kolejnego. Procedura jest prosta. Na szczęście są tylko dwa krzesła w portierni Ministerstwa Sprawiedliwości, więc siedziały moje koleżanki. A ja stałem, patrząc w okno i nagle widzę, jak minister Warchoł, minister Kaleta, myślałem, że uciekają z ministerstwa. Okazało się, że nie uciekają z ministerstwa, tylko wyszli do dziennikarzy i przedstawili, nie wiem, rozmawiali z dziennikarzami. Nas nie wpuszczano do środka. Gdy spotkaliśmy się na placu przed ministerstwem, pan minister Warchoł powiedział, że nie mają nic wspólnego z tą sprawą i mogą nas ewentualnie zaprosić tylko na kawę i nam nic nie pokażą. No, ten dokument, o którym już rozmawialiśmy, pokazuje, że mają coś wspólnego ze sprawą, bo jeszcze jakby faktem, który ujawniły media, wcześniej o tym mówiono, że pod tym wnioskiem nie jest podpisany prokurator generalny Zbigniew Ziobro, tylko jeden z jego zastępców. Ale zastępców? Czyli zastępców. Trudno powiedzieć, co jest. No, nam się nie chce nic pokazać, nikomu się nie chce nic pokazać. Tym bardziej to te znaki zapytania wokół tej sprawy zaczynają być większe. A podano chociaż nazwisko tego zastępcy? Nie. Ale jak to jest, że no, my mówimy o głowie państwa, niezależnie od naszej oceny prezydentury Andrzeja Dudy, on jest głową państwa i prokurator generalny nie podpisuje się sam pod wnioskiem do niego, tylko ceduje tę czynność, przekazuje ją no, komuś bądź co bądź podrzędnemu, czyli za swojemu zastępcy. Dlaczego no, tak? No, rzeczywiście to tak brak elegancji. No, czy asekuracja nie, jakaś? Być może, bo tak to wygląda. No, nieładnie wygląda, gdy do prezydenta kraju zamiast szef podpisuje się jego zastępca, ktokolwiek by to pisał. Z jakichś przyczyn ministerstwo i prokuratura nie chciały nagłaśniać tożsamości osoby, która podpisała się pod wnioskiem o ułaskawienie. Jednak ta tożsamość wyszła na jaw. Jeszcze do niej wrócimy. Na razie wróćmy do Andrzeja Dudy, który tłumaczy swoją decyzję również wolą ofiar gwałciciela, które miały się z nim pojednać. Na czym polegałoby to pojednanie? Tutaj mamy przypadek tego gwałciciela, jest taki, że on jest alkoholikiem i nawet media pisowskie próbowały go usprawiedliwiać, twierdząc, że alkoholik nie jest pedofilem, nawet jak zgwałci dziecko. Na pewno zetknęła się pani z takimi terminami jak współuzależnienie i zespół dorosłego dziecka alkoholika, który sprawia na przykład, że taka córka bohatersko chroni ojca, oprawcę, bo czuje, że tego alkoholika musi nieść na plecach przez całe swoje życie. Ja myślę też o interesie tego mężczyzny, tego oprawcy. Jeżeli on jest naprawdę, on jest alkoholikiem, więc on też jest chory, co nie usprawiedliwia tego, co robił, ale jeżeli on naprawdę chce się leczyć, jak nam się mówi, to warunkiem takiej terapii uzależnienia jest przestrzeganie prawa, zachowanie etyczne i unikanie ryzyka miejsc, gdzie się
piło, gdzie się ludzi krzywdziło. On to złamał, mimo że niby odbył terapię, to widać była nieskuteczna, bo złamał zakaz sądowy. To jest też ryzyko dla niego. Przebywanie z tymi ludźmi, których krzywdził, jest dla nich emocjonalnie bardzo szkodliwe. Dla niego też jest ryzykowne, bo te urazy mogą mu eksplodować w twarz. On pójdzie pić, niszczyć siebie i innych ludzi. Powinien raczej zacząć nowe życie gdzie indziej. Prezydent czy prokurator zapytać o zdanie nie tylko dyplomowanych, ale doświadczonych terapeutów uzależnień i współuzależnienia. Czy coś takiego w ogóle miało miejsce? No właśnie tego chcemy się dowiedzieć. Właśnie tego, bo my nie chcemy wchodzić w życie tej rodziny. Każdy ma prawo do wybaczenia, do pojednania i absolutnie my to rozumiemy. Absolutnie taka sytuacja może mieć miejsce i oby takie sytuacje miały miejsce. Ale czym innym jest wybaczenie, czym innym jest pojednanie, a czym innym są konsekwencje tego, co on zrobił. To są dwie absolutnie różne rzeczy w tej sytuacji. No i my... alkoholik musi ponieść konsekwencje. Ale Ola to w ogóle nie usprawiedliwia. Natomiast dlatego właśnie próbowaliśmy wejść do Ministerstwa Sprawiedliwości, do prokuratora generalnego, żeby się dowiedzieć, jakie są dokumenty, jakie jest uzasadnienie, jakie są opinie, kto te opinie wydawał, czy mamy opinię psychologa, czy mamy opinię terapeuty, bo z informacji medialnych mamy na przykład wiedzę, że wychowawca, który spotykał się z tą ofiarą, wychowawca świetlicy, no niestety, ale wydał taką druzgocącą opinię o tym, jak ta sytuacja wpłynęła na zachowanie psychofizyczne tej dziewczynki. To było dziecko przecież. Więc nie da się z takiej traumy wyjść bez skazy. Ewidentnie jest tam prośba zarówno córki tej skrzywdzonej, jak matki o to, żeby mężczyzna po odbyciu kary mógł powrócić do domu. Natomiast bardzo istotna sprawa. Tam jest bardzo silny wątek ekonomiczny. Te kobiety wprost podkreślają w rozmowie z kuratorami, że nie mają co jeść, że nie mają z czego żyć. One są, obie pracują fizycznie, córka przerwała naukę. No ich sytuacja jest dramatycznie trudna. Natomiast wiemy, że ten mężczyzna, to wiem na podstawie dokumentów, po wyjściu z więzienia znalazł pracę na etat, na umowę o pracę. Więc finansowo był o niebo wyżej niż te kobiety. I ten mężczyzna miał zakaz zbliżania się do swoich ofiar na bliżej niż 2 metry. Czy można więc powiedzieć, że on sobie kupił najpierw przebaczenie, a potem prawo do dotykania swoich ofiar? Nie. Ja tak mocno bym nie powiedziała. Natomiast faktem jest, że był to jeden z powodów, dla których prawdopodobnie chciały, żeby wrócił. I straszliwie bolesne w tym wszystkim jest to, że przecież państwo takim ofiarom może pomóc. Ma specjalny fundusz przeznaczony właśnie na ten cel. Tylko problem polega na tym, że dziwnym zbiegiem okoliczności od kilku lat pieniądze z tego funduszu, zamiast trafiać do wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, które od kilkudziesięciu lat zajmują się pomaganiem właśnie ofiarom przemocy domowej, zaczęły nagle trafiać albo do jakichś fundacji krzaków, albo jak w tym roku do byłego egzorcysty. Coś dziwnego się z tym Funduszem Sprawiedliwości dzieje, a my powinniśmy cały czas pamiętać, że to są pieniądze, które w pierwszej kolejności mają iść właśnie na takie kobiety, jak konkubina i ta zgwałcona córka mężczyzny, o którym rozmawiamy. Widziałam opinię sądu, w której sąd stwierdza, że owszem, była prowadzona terapia alkoholowa wobec tego mężczyzny, natomiast jest tam wprost stwierdzone, że jego stosunek do problemu nadużywania alkoholu pozostał bezkrytyczny. On nie uświadamiał sobie, że ma problem. No, pije, bo pije. To mam wrażenie, że to było właśnie takie podejście. Nie padło tam takie stwierdzenie, ale... tak jakby cały czas wypierał problem i wypierał chorobę alkoholową. Czyli on ciągle nie uznał, że jest alkoholikiem. To jest stwierdzenie sprzed kilku lat, to jest stan sprzed kilku lat, kiedy będąc jeszcze w więzieniu, czyli przed 2015, poddawał się terapii alkoholowej. Co działo się po wyjściu z więzienia, nie wiem. Wiem, że w więzieniu ten jego, to jego podejście do terapii, mam wrażenie, że takie było no, mocno powierzchowne. Bo żeby alkoholik mógł zdrowieć, musi uznać, że jest alkoholikiem, że zawsze nim będzie, że może być niepijącym alkoholikiem, ale zawsze będzie bezbronny i bezradny wobec alkoholu, musi go unikać. Musi też unikać miejsc, w których pił i prowadził złe życie, krzywdził innych ludzi, bo w takich miejscach może nastąpić nawrót picia.
który nie będzie unikał. Wraca dokładnie w te same warunki, z których wyszedł, kiedy trafił do więzienia. To jest to samo mieszkanie komunalne, którego jest głównym najemcą, głównym lokatorem. To jest to samo mieszkanie komunalne, w którym jest jego konkubina i jego w tej chwili już dorosła córka. Więc kalka, wraca tam, skąd wyszedł. To jest bardzo niebezpieczne i dla jego ofiar, jeśli znowu zacznie pić i je krzywdzić. I to jest niebezpieczne dla niego samego, bo może się zabić alkoholem, jeśli znowu zacznie to robić. Innym warunkiem terapii jest bezwzględne przestrzeganie prawa. Natomiast jeśli on do nich wrócił po odbyciu kary więzienia, znowu zamieszkał, znowu zaczął przychodzić do swoich ofiar, to znaczy, że on złamał prawo. Złamał prawo, zresztą odsiedział za to rok w więzieniu, natomiast po wyjściu z tego więzienia, a jeszcze kolejny przed rok, łaski. Tak. 17-18. Natomiast po wyjściu z więzienia, a jeszcze przed uzyskaniem aktu łaski, no z tego co wiemy, najprawdopodobniej mieszkał z tymi kobietami. Znowu mieszkał. Tak. Czyli on regularnie gwałci prawo i regularnie łamie prawo, no, co jest jakby zaprzeczeniem terapii, bo terapia uzależnień opiera się na bezwzględnej, na dążeniu do bezwzględnej uczciwości. I to właśnie, że wejdę w słowo, przeraziła mnie taka fraza w słynnym twicie prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że to jest sprawa rodzinna i dał do zrozumienia, że i tak mieszkają razem. Więc po co ten zakaz? No, przepraszam, to, że i tak mieszkają razem, to jest złamanie prawa. Czy widziałaś w tych dokumentach jakąkolwiek opinię terapeutów, czy w ogóle wzmiankę, że była jakaś opinia terapeutów przychylna dla pomysłu, żeby on zamieszkał ze swoimi ofiarami? Nie wiem, czy była, nie wiem, czy prezydent takie dokumenty miał, więc nie jestem w stanie się w tej kwestii wypowiedzieć. Nie widać, żeby, nie wiadomo, czy w ogóle zasięgał opinii. Nie wiem. Rozmawiałaś o tej sprawie z sędzią sądu rodzinnego Karoliną Sosińską. Co ona powiedziała ci o tej sprawie? Ona zwróciła uwagę na aspekt, na który większość osób, w tym decydentów, niestety uwagi nie zwróciła. To, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli sytuacja materialna tych kobiet. Ona była fatalna. Dziewczyna rzuciła szkołę, żeby iść do pracy fizycznej. Te dwie kobiety najzwyczajniej w świecie nie miały z czego żyć. I w tym momencie, kiedy pojawia się mężczyzna, ojciec rodziny, który przynosi pieniądze, no to jest chyba oczywiste, że to jest czynnik, który może przesądzić o tym, że one zgodzą się na jego powrót. Sędzia Sosińska zadała bardzo celne pytanie, czy gdyby te kobiety miały stabilną sytuację finansową, gdyby miały mieszkanie, w którym na 1000% ten oprawca z przeszłości się nie pojawi i gdyby miały gwarancję, że nikt im tego nie odbierze i ta sytuacja będzie trwała, czy ona by prosiła o łaskę dla tego mężczyzny? Zdaniem sędzi jest to bardzo mało prawdopodobne. Po prostu mogło być tak, że sytuacja finansowa była jednym z tych czynników, i to istotniejszych czynników, który skłonił te kobiety do tego, żeby poprosić o łaskę. Czy w papierach, które widziałaś, był jakiś ślad choćby zastanowienia nad tym, że prezydent zamiast ułaskawić tego oprawcę, mógłby zainterweniować, żeby tym kobietom ktoś pomógł, państwo pomogło, żeby im dało jakieś pieniądze? Mówię nie, bo nie widziałam takich dokumentów, więc nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o teoretyczne środki, którymi dysponuje tak prezydent, jak choćby Ministerstwo Sprawiedliwości, to tych możliwości jest cała masa. I mogę powiedzieć wprost, że szkoda, że nie sięgnięto najpierw po nie, a potem ewentualnie można by się zastanawiać nad prawem łaski. Inne pytanie, na inny temat, ale jednak wiążący się z tym, o którym mówimy. Rozmawiałaś też niedawno z doktorem Marcinem Gołaszewskim, badaczem dziejów nazizmu, który wypowiedział się na temat słynnych słów Andrzeja Dudy. Prezydent Duda powiedział, powtarzając za kolegami partyjnymi, że osoby LGBT to nie ludzie, to ideologia. Co doktor Gołaszewski powiedział o tych słowach? Powiem wprost, niestety, ale od razu skojarzyło mu się to z wypowiedziami, które słychać było w dyskursie publicznym w III Rzeszy przed II wojną światową. To było dokładnie to samo dehumanizowanie osób nieheteronormatywnych. To było dehumanizowanie Żydów. To było, no i kluczowa sprawa, to było tworzenie ideologii, bo twierdzono, cała propaganda nazistowska
epatowała przekazem, że my nie mamy nic przeciwko Żydom. To są nasi dobrzy Żydzi. Problem w tym, że istnieje ideologia żydostwa, która zawłaszcza państwo, zagrabia majątki, jest po prostu wrzodem na zdrowym aryjskim ciele. No i niestety doktorowi Gołaszewskiemu ta ideologia żydostwa natychmiast skojarzyła się z szermowanym ostatnio w opinii publicznej po prawej stronie sformułowaniem ideologii LGBT. I no powiem szczerze, to jest bardzo złe, bardzo smutne skojarzenie. No tak, bo historia dalej uczy, że pracując nad usunięciem ideologii żydostwa, naziści stwierdzili, że jednak nie da się jej usunąć bez usunięcia samych Żydów i zaczęli mordować miliony ludzi. Jak byś skomentowała informację, którą ci teraz podam, ona jest pewna, potwierdziliśmy ją, że osoby, które podpisały się pod wnioskiem o ułaskawienie tego człowieka, jedna osoba, która podpisała się pod tym wnioskiem o ułaskawienie tego człowieka, osoba z prokuratury generalnej, to ta sama osoba, która zakazywała samorządom uznawania małżeństw osób LGBT zawartych za granicą, a nawet domagała się, żeby samorządy pomagały jej inwigilować takie osoby, przesyłały dane do prokuratury generalnej osób, które chciały zalegalizować swoje małżeństwa homoseksualne w Polsce. Nie znam sprawy, teraz się od ciebie dowiaduję, natomiast troszeczkę mnie w tym przeraża jeden wspólny mianownik, a mianowicie taki totem, jaki się robi z rodziny. Totem, którym jest związek kobiety i mężczyzny, którzy mają wspólne dziecko. I tak to trochę wygląda, jakby komuś gdzieś wydawało się, że jak jest kobieta, mężczyzna i dziecko, to w tej trójce już się może dziać wszystko. Natomiast jak mężczyzna i mężczyzna wychowują dziecko, to już jest bardzo źle. I to nas prowadzi w bardzo niebezpiecznym kierunku, bo przez fakt, że coś się działo w rodzinie, można usprawiedliwić potworne zło. Przejdźmy teraz do osoby, o której właśnie wspomnieliśmy w rozmowie z Magdaleną Gałczyńską. Przejdźmy do osoby, która przewija się jak cień przez cały nasz film. Chodzi o człowieka, który podpisał się pod wnioskiem o ułaskawienie gwałciciela alkoholika. Ten człowiek, zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, nazywa się Robert Hernand. Kim jest Robert Hernand? To człowiek, któremu nie przeszkadza koszmar, polegający na tym, że kobieta mieszka ze swoim oprawcą, że córka mieszka z ojcem gwałcicielem. Za to przeszkadza mu co innego. Przeszkadza mu to, że w Polsce mogłyby legalnie istnieć homoseksualne rodziny. Chce śledzić osoby LGBT, które pragną legalnie zarejestrować w Polsce takie rodziny, takie związki. Mateuszu, chciałem cię zapytać o zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda i jego rolę, jeśli chodzi o działania skierowane przeciwko osobom LGBT. Pisałeś o tym. Czy możesz o tym więcej powiedzieć? Tak, to prawda. To znaczy 3 lata temu dokładnie pisałem o tym, że pan prokurator Hernand wysłał pismo do prokuratorów regionalnych, w których zalecił kontrolowanie, sprawdzanie wszystkich postępowań dotyczących zawierania jednopłciowych małżeństw za granicą. I co więcej, jakby w tym piśmie jakby sugerował tym prokuratorom regionalnym, aby zgłaszali się do prowadzenia takich postępowań. I to pismo o tyle wzbudziło kontrowersje tak naprawdę nie tylko wśród środowisk LGBT, ale również wśród wielu prawników, ponieważ zwracali oni uwagę na to, że tym sposobem prokuratorzy mogą mieć dostęp do wielu danych wrażliwych dotyczących takich osób. No pojawiało się też pytanie w zasadzie, po co prokuratorom taka wiedza i dlaczego szczególnie mają się przyglądać takim postępowaniom. W zasadzie odpowiedzi na to pytanie nie znamy, natomiast sama sprawa no, rzeczywiście wydawała się dosyć kontrowersyjna, tak mówiąc delikatnie.
Znaczy on na pewno w tym piśmie było takie przypomnienie, że urzędy stanu cywilnego no nie mogą rejestrować, tak, takich małżeństw. Dziwne jest to, że nagle zastępca prokuratora generalnego pisze tego typu pismo do prokuratorów regionalnych, żeby oni zbierali tego typu informacje, żeby szczególnie na to zwracali uwagę i to sprawdzali, no to jakby rodzi pytanie, po co, tak? Znaczy, po co prokuraturze generalnie skupianie się na takich sprawach, gromadzenie takich informacji, gromadzenie takich danych? No jakby tutaj no ciężko się doszukać jakiegoś sensownego uzasadnienia. Czy koszmar życia z ojcem gwałcicielem nie przeszkadza prokuratorowi Hernandowi i prezydentowi Dudzie tylko dlatego, że to koszmar heteroseksualny? Mówimy o niezwykłej obłudzie. Wysłaliśmy pytania nie tylko do posła Horały. Wysłaliśmy pytania również do samego Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Zapytaliśmy go, czy w tej sprawie kierował się opinią terapeutów lub choćby jednego doświadczonego terapeuty. Duda powoływał się również na to, że gwałciciel odbył terapię alkoholową. Zapytaliśmy go więc, czy wie, jak ocenia się uczestnictwo pacjenta w takiej terapii i jej ewentualny sukces. Zapytaliśmy, czemu pozwolił gwałcicielowi alkoholikowi zamieszkać z rodziną, mimo oczywistych znamion nieskuteczności odbytej przez niego terapii. Zapytaliśmy Dudę o związki gwałciciela z partią PiS, z posłem PiS Marcinem Horałą oraz ze słynną fundamentalistyczną, antykobiecą organizacją Ordo Iuris. Poprosiliśmy o jak najszybszą odpowiedź. Kancelaria Andrzeja Dudy nie odpowiedziała na nasze pytania. Tymczasem Radio Z podało, że konkubina i córka gwałciciela pozwały dziennik Fakt. Za co? Za to, że nagłośnił ich trudną sytuację. Nagłośnił to, że Andrzej Duda ułaskawił pedofila, z którym one teraz będą mieszkać. Kto mógł podsunąć ofiarom taki pomysł? Radio Z podaje, że w roli ich adwokata występuje mecenas Krzysztof Wąsowski. Mecenasa Wąsowskiego odnajdujemy wśród działaczy Ordo Iuris. Krzysztof Wąsowski zasiadał również w Radzie Wydziału i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego razem z Aleksandrem Stępkowskim, jednym ze założycieli Ordo Iuris. Tak się składa, że w maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda powierzył Aleksandrowi Stępkowskiemu pełnienie obowiązków prezesa Sądu Najwyższego. Mówimy więc o gwałcicielu, który znajduje się pod stałą opieką wysoko postawionych protektorów. Ale ta protekcja może być dla niego bardzo niebezpieczna, ponieważ ten gwałciciel jest alkoholikiem. Alkoholizm to choroba śmiertelna i nieuleczalna. Można ją zaleczyć, ale ona zawsze może powrócić. Niepijący alkoholik, który naraża się na kontakt ze środowiskiem, w którym pił i prowadził złe życie, naraża się na powrót do picia, na cierpienie i śmierć. Zezwolenie alkoholikowi gwałcicielowi, żeby mieszkał ze swoimi ofiarami, a nawet żeby ich dotykał, to niezwykła decyzja. Przed jej podjęciem prezydent powinien był zasięgnąć opinii doświadczonych terapeutów, którzy od lat zajmują się uzależnieniem. Jeśli Andrzej Duda tego nie zrobił lub jeśli zapoznał się z ich opinią, ale ją zlekceważył, to świadomie naraził alkoholika na nawrót czynnej choroby alkoholowej, na picie i śmierć. Obrońcy Dudy twierdzą, że kierował się on współczuciem wobec pokutującego człowieka. Współczucie wobec żałującego alkoholika zbrodniarza można zrozumieć. Ten alkoholik zbrodniarz też jest człowiekiem. Zanim zaczął krzywdzić innych, sam mógł doznać krzywd.
Badając tę sprawę, trafiliśmy na świadectwa uczniów szkoły podstawowej, do której chodził przyszły gwałciciel. Jej dyrektor katował uczniów. Walił ich głowami o ścianę, bił ich bambusowymi rózgami. Robił wszystko, żeby odebrać uczniom godność. Pod jego presją uczniowie sami dawali mu w prezencie rózgi, żeby ich katował. Czy to czegoś nam nie przypomina? Nawet zbrodniarzom można współczuć. Jak jednak widzimy, współczucie Dudy naraziło zbrodniarza alkoholika na śmiertelne niebezpieczeństwo. A przede wszystkim naraziło jego ofiary na ponowne cierpienie, gwałty, przemoc. Andrzej Duda naraził ofiary zbrodniarza na codzienny lęk i strach przed powrotem koszmaru. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o niezwykłej karierze i niebezpiecznych powiązaniach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Andrzej Sebastian Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Jest synem Janiny Milewskiej Dudy, profesorki nauk chemicznych, i Jana Tadeusza Dudy, profesora nauk technicznych, informatyka i elektrotechnika. Rodzice są katolikami. Sami przyznają, że nie angażowali się zbytnio w walkę z PRL. Po upadku komunizmu popierali Unię Wolności, potem związali się z partią Prawo i Sprawiedliwość. W 2014 roku Jan Duda został radnym Sejmiku Małopolskiego z ramienia PiS. Zasiada w tym sejmiku do dziś, a w 2019 roku został jego przewodniczącym. Po drodze kandydował do Senatu RP, znowu z ramienia PiS, ale przegrał. Małym Andrzejem Dudą, przyszłym prezydentem RP, często opiekował się jego stryj Antoni Duda. Gdy rodzice spędzali czas na uczelni, stryj Antoni woził małego Andrzeja we wózeczku. Stryj Antoni to ważna postać w naszej opowieści. Również dlatego, że wcześniej niż pozostała część rodziny związał się z Jarosławem Kaczyńskim. Już na początku lat 90. Antoni Duda tworzył w Opolu struktury pierwszej partii Kaczyńskiego Porozumienie Centrum. W latach 2015-2019 był posłem na Sejm z ramienia PiS. Również żona Antoniego Dudy, stryjenka prezydenta Krystyna Duda, jest polityczką PiS. W 2018 roku kandydowała do Rady Miasta Opola z ramienia tej partii. Zatem Andrzej Duda nie wziął się znikąd. Jest dzieckiem politycznego, pisowskiego klanu rozgałęzionego w Krakowie i Opolu. Ale wróćmy do lat 70. i 80., czyli do dzieciństwa Dudy. Jan i Janina Dudowie robili wszystko, żeby ich synek stał się tak zwanym cudownym dzieckiem. Kilkuletniego Andrzejka uczono lub próbowano uczyć na pamięć wierszy Mickiewicza. Związani z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą rodzice zabierali go na wykłady i zajęcia. Ale uwaga, to cudowne dziecko miało być cudowne nie tylko dlatego, że uczone. Miało być również cudowne w znaczeniu religijnym, cudowne, czyli święte. Jan i Janina Dudowie zmuszali małego Andrzeja do odgrywania drogi krzyżowej. Sami się tym chwalą w rozmowie z Mileną Kindziuk, autorką poświęconej im książki Rodzice prezydenta. O sprawie informowały też Newsweek, Gazeta.pl, Gość Niedzielny i wiele innych mediów. Więcej o tym można przeczytać w książce Duda i jego tajemnice, wydanej przez wydawnictwo Arbitror, którą serdecznie polecam. Widzę teraz na Państwa twarzach rozbawienie połączone z przerażeniem. Małe dziecko odgrywające mękę Jezusa Chrystusa. Może się też pojawić taka refleksja, to śmieszne, to straszne, to mogło zdeformować osobowość Andrzeja Dudy na całe życie, to zapewne przygotowało go też do odgrywania roli prezydenta pobożnego, który, jak widzieliśmy podczas plenerowej mszy w 2015 roku, uratował hostię porwaną przez wiatr. Ale czy to ważne?
Czy dzieciństwo Dudy i jego religijno-polityczno-psychologiczna formacja jest dla nas istotna? Przecież Duda to marionetka, więc jego osobowość nie ma większego wpływu na politykę. Ze względu na te pytania muszę przerwać na chwilę opowieść o początkach Andrzeja Dudy, żeby odpowiedzieć na pytanie kluczowe. Czy Andrzej Duda jest ważny? Odpowiedź powinna być oczywista. Ten człowiek, Andrzej Duda, jest ważny, gdyż jest głową naszego państwa. Rzecz jasna, niektóre jego zachowania powodują, że nie bierzemy go na poważnie. Ale czy słusznie? Duda nieraz zachowuje się nieodpowiedzialnie i głupio. Ma jednak swój spryt, skoro omija takie wpadki, które mogłyby mu zaszkodzić u jego wyborców. Jest skuteczny. Wygrał 2 razy pod rząd wybory prezydenckie. W związku z tym jest kluczowy dla reżimu PiS. Nie tylko ze względu na uprawnienia prezydenta. Musimy bowiem pamiętać, że dla większości wyborców PiS, szczególnie tych nowych, partia ma twarz Andrzeja Dudy. To nam PiS się kojarzy z zaciętym obliczem Jarosława Kaczyńskiego. W mniejszych miejscowościach i wsiach zapamiętany został raczej uśmiech Dudy. Zatem Andrzej Duda ma swoiste sukcesy. Ma też swój rodzinno-polityczny klan. Razem z doradcami i rodziną prezydent tworzy własny obóz polityczny. Groźny dla Polski nie tylko ze względu na nieodpowiedzialność Dudy, ale także ze względu na powiązania członków politycznego klanu Dudów. Czy jest marionetką? Bardzo często nią bywa, ale wbrew temu, co myślimy, nie związał się tylko z Jarosławem Kaczyńskim. Wiele sznurków prowadzi gdzie indziej, w stronę znacznie potężniejszego lalkarza. Czy to Duda sam się do niego przyczepił? Zrobił to raczej klan Dudów. To jednak nie zmniejsza niebezpieczeństw wynikających z tych powiązań, z tych sznurków, o czym powiemy sobie za chwilę. Dlatego musimy dobrze poznać Andrzeja Dudę, jego niezwykłą karierę i związki. Dowiemy się, jak szczególną rolę odegrał niegdyś dla Joachima Brudzińskiego i jaką szczególną misję polityczno-wywiadowczą spełnił, idąc ze Zbigniewem Ziobrą do sauny. Dowiemy się, jakie miejsce dla Polski na mapie świata widzi polityczny klan Dudów, który ma swoje międzynarodowe kontakty. Podczas filmu zaprezentuję Państwu nie tylko informacje, ale też przykładowe dowody ich prawdziwości. Te dowody to oficjalne dokumenty i publikacje, m.in. z Krajowego Rejestru Sądowego. Na końcu filmu znajdą Państwo planszę, na której zostaną podane dane identyfikacyjne dokumentów i publikacji. Dzięki temu każdy, kto zechce samodzielnie potwierdzić prawdziwość naszych informacji, będzie mógł to zrobić. Tak się dziwnie składa, że wychowany na drodze krzyżowej Andrzej Duda rozpoczął karierę polityczną w Lewicowej Unii Wolności. W tej samej partii, którą Kaczyński przedstawiał i przedstawia swoim wyborcom jako wcielenie szatana. Duda wstąpił do Unii Wolności w dniu 31 maja 2000 roku. Zatem wtedy, gdy partia stawała się coraz bardziej lewicowa. Niedługo potem jej przywódcą został znienawidzony przez Kaczyńskiego Bronisław Geremek. Partia gotowa była nawet wyrzec się władzy, aby bronić prawa kobiet do aborcji. Co ciekawe, protektorem Dudy w krakowskiej Unii Wolności był ginekolog Konrad Dziobek. Pod skrzydłami doktora Dziobka Duda próbował robić karierę w partii. Został wiceprzewodniczącym Unii Wolności w krakowskiej dzielnicy Podgórze, potem delegatem na partyjny zjazd. Pozostaje w partii do 2003 roku. Jak wiemy, później wiele się zmieniło. Andrzej Duda niechętnie się przyznaje do swojej lewicowo-liberalnej przeszłości w Unii Wolności. Ale nadal chętnie się przyznaje do doktora Konrada Dziobka. W 2016 roku Duda zrobił Dziobka swoim doradcą i członkiem Narodowej Rady Rozwoju, potem jej sekretarzem. Chronił też Dziobka jako dyrektora krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Ginekolog Dziobek zdezorganizował tę ważną placówkę.
Nie można jednak było go wyrzucić, gdyż chronił go Andrzej Duda. Szczegóły tej sprawy w książce Duda i jego tajemnice. Ale wróćmy do początku lat 2000. Duda spróbował wtedy swoich sił w biznesie. Wszedł do Rady Nadzorczej krakowskiej spółki TBS Południe. Tak się składa, że spółka ta zarządzana była przez znaną krakowską aferzystkę, deweloperkę Bogusławę C., skazaną później na 7 lat więzienia. Za sprawą nieprzejrzystych operacji pani C. i jej kolegów, niezamożni mieszkańcy trzech krakowskich ulic na całe miesiące zostali odcięci od ciepłej wody. Paradoksem jest to, że nadzorca spółki, która odcięła biednych ludzi od wody, Andrzej Duda, występuje dziś jako obrońca biednych ludzi. Jak się stał tym obrońcą? O tym opowiemy w następnej części filmu. W 1996 roku Duda ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lata później został asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego tej uczelni. Tak się zaczęły jego kontakty z PiS. Został wciągnięty do tej partii przez dwóch polityków i prawników zarazem. Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i jego kolegę Arkadiusza Mularczyka. W 2005 roku Mularczyk, absolwent UJ, szukał na uczelni kogoś, kto pomógłby mu napisać ustawę lustracyjną. Duda mu pomógł i dzięki niemu ustawa powstała w październiku 2006 roku. Aczkolwiek jakość tej Duda pomocy prawnej musiała być wątpliwa, gdyż ustawa okazała się bublem kłopotliwym do dziś. Jeszcze zanim weszła w życie, prawnicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgłosili do niej pierwsze poprawki. Mimo to Ziobro docenił pomoc Dudy. Obaj panowie bardzo się zaprzyjaźnili. Ziobro zrobił Dudę swoim zastępcą w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2007 roku Andrzej Duda wystąpił w Sejmie jako przedstawiciel Ziobry, domagając się otwarcia zawodu komorniczego. Takie otwarcie znaczyło, że komornikami mogliby zostawać ludzie niedostatecznie przeszkoleni i sprawdzeni. Ta inicjatywa powinna budzić przerażenie, szczególnie gdy pamięta się o licznych doniesieniach o nadużyciach nieuczciwych komorników. Na skutek tych nadużyć padały potężne firmy, ale najbardziej cierpieli ludzie biedni. To kolejny dowód na to, że odgrywana przez Dudę rola obrońcy biednych ludzi nie do końca mu przystoi. W 2008 roku Zbigniew Ziobro uzyskał dla Dudy stanowisko podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie było to łatwe, ponieważ prezydent Kaczyński obawiał się, że Duda będzie, jak to się wtedy mówiło, wtyczką Ziobry, czyli politycznym agentem donoszącym Zbigniewowi Ziobrze o tym, co robi Lech Kaczyński. Duda postanowił zdobyć serce prezydenta Kaczyńskiego okrężną drogą, mianowicie zabiegając o sympatię jego żony Marii Kaczyńskiej. Odgrywał jej rycerza, nawet przed nią klękał, czym dziś się publicznie chwali. Gdy Lech i Maria Kaczyńscy zginęli w Smoleńsku, Andrzej Duda od razu zaczął grać rolę strażnika ich pamięci. W dniu katastrofy pozwolił sobie nawet na zamach stanu w mikroskali. Przez kilka godzin nie dopuszczał marszałka Sejmu i jego przedstawicieli do tego, co było ich prawem i obowiązkiem. Wbrew Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Duda próbował ich powstrzymać przed przejęciem obowiązków zmarłego prezydenta. Równocześnie wydzwaniał do pisowskiego polityka Jacka Sasina, przebywającego wówczas w Smoleńsku, i stawiał przed nim niesłychane, wręcz potworne żądania. Domagał się, żeby Sasin przekopał się przez wrak samolotu i leżące w nim ludzkie szczątki, poszukując prezydenta Kaczyńskiego, który, jak się upierał Duda, być może jeszcze żyje, być może jeszcze żył. Co przekonało Andrzeja Dudę, żeby to sobie odpuścił? Nie Konstytucja RP, nie marszałek Sejmu, nawet nie przerażony Jacek Sasin, który próbował przemówić Dudzie do rozumu. Przekonał go dopiero list od prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który potwierdził, że Lech Kaczyński nie żyje. Skąd wiemy to wszystko? Od samego Andrzeja Dudy, który pochwalił się tym w filmie dokumentalnym Mgła.
Duda w filmie się pochwalił, a Sasin potwierdził. Ludzie, którzy okazują lojalność w sposób teatralny i przesadny, często mają z nią problem i przekonał się o tym Zbigniew Ziobro, który chciał wierzyć w wierność Andrzeja Dudy, ale dość szybko musiał w nią zwątpić. Od 2008 roku powoli narastały zadrażnienia między Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim. 3 lata później konflikt wybuchł z wielką siłą, co w końcu doprowadziło do rozłamu w PiS i powstania ziobrowskiej partyjki Solidarna Polska. W tym konflikcie Ziobro liczył na lojalność swego protegowanego Andrzeja Dudy. Liczył na nią nawet wtedy, gdy ostrzeżono go, że Duda donosi na Ziobrę Joachimowi Brudzińskiemu. Zatem działaczowi, który jest prawą ręką Kaczyńskiego i któremu Kaczyński zlecił czuwanie nad jednością partii i dyscypliną jej członków. Zbigniew Ziobro bał się Brudzińskiego do tego stopnia, że pewnego razu spotkał się z Dudą w saunie. Dlaczego? Bo w saunie siedzi się nago, a urządzenia podsłuchowe psują się od gorąca i wilgoci. Ziobro obawiał się, że Brudziński mógłby dać Dudzie urządzenie podsłuchowe, aby ten schował je w ubraniu. W tym samym czasie, jak pisze m.in. dziennikarka Aleksandra Pawlicka, Andrzej Duda składał deklarację lojalności Jarosławowi Kaczyńskiemu, który dostawał też dokładne notatki opisujące spotkania Ziobry z jego rozłamowcami. Kaczyński i Brudziński wynagrodzili Dudę za tę nielojalność. W latach 2010-2014 Andrzej Duda został radnym Krakowa z ramienia PiS i kandydatem na prezydenta tego miasta. Posłem na Sejm z ramienia PiS w 2011 roku. Szefem kampanii wyborczej PiS do Europarlamentu w 2014 roku. Europosłem PiS w tym samym roku. Kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia PiS również w tym samym roku w grudniu. Wszyscy wiemy, czym się skończyła ta ostatnia kandydatura. W 2015 roku, wbrew wszelkim oczekiwaniom, Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Zwycięską kampanią kierował Joachim Brudziński, aczkolwiek formalnie szefową sztabu była Beata Szydło. Brudziński dwoił się i troił przed wyborami, a wspierało go w tym dwóch jego wychowanków, Marcin Mastalerek i Paweł Szefernaker. Ten drugi wsławił się jako wódz armii internetowych trolli. Skąd ta sława? Otóż w 2015 roku polskie media społecznościowe zostały zalane przez konta i profile nieistniejących osób, które chwaliły Andrzeja Dudę i wyśmiewały jego kontrkandydata, urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podejrzewano, że te konta są prowadzone przez członków Forum Młodych PiS, czyli młodzieżowej przybudówki partii. Kierował nią wspomniany wcześniej wychowanek Brudzińskiego Paweł Szefernaker. Ale czy Szefernaker ze swoimi kolegami byłby w stanie sam zorganizować i poprowadzić taki najazd trolli? Szukając odpowiedzi na to pytanie, Gazeta Wyborcza, Radio Z i portal OKO.press trafiły na interesujący trop. Konta i wpisy trolli popierających Dudę zostały stworzone przez firmę El Chupacabra, której prezesem był Piotr Sulima, były asystent głównego PR-owca pisowskiej prawicy, Adama Bielana. Ale na tym nie koniec intrygujących powiązań firmy El Chupacabra i jej prezesa Piotra Sulimy. W latach 2013-2019 Piotr Sulima zasiadał również w radzie nadzorczej spółki 11-Bit Studios, produkującej gry komputerowe. Tak się składa, że niedługo po zwycięstwie Andrzeja Dudy ta sama spółka 11-Bit Studios uzyskała bezcenne wsparcie pewnego światowego giganta. Została wprowadzona na chiński ogromny rynek gier komputerowych przez wielką firmę Tencent. Firma Tencent należy do chińskiego oligarchy Ma Huatenga. Pan Ma Huateng znany jest nie tylko ze swego ogromnego bogactwa, również z tego, że bezwstydnie podlizuje się chińskiemu dyktatorowi Xi Jinpingowi.
Między innymi firma Tencent wypuściła na rynek grę o nazwie Oklaski dla Xi Jinpinga. Jak podaje gazeta Asia Times, gra jest prosta. Zaczyna się od filmiku z przemową dyktatora Xi, a użytkownicy są oceniani na podstawie tego, ile razy zdążą klasnąć na cześć przywódcy w ciągu 19 sekund. Dyktator Xi Jinping uzyskał 1 miliard klaśnięć pierwszego dnia po wejściu gry na rynek. Szczegóły tej sprawy zostały przedstawione w książce Duda i jego tajemnice. Nie informowalibyśmy o chińskich związkach prezesa Sulimy, który w 2015 roku wsparł Andrzeja Dudę przy pomocy fałszywych kont internetowych, gdyby nie to, że związków między Dudą a chińskim reżimem jest więcej. Opowiemy o nich w następnej części filmu. Jak wspomnieliśmy w pierwszej części filmu, stryj Antoni Duda odgrywa ważną rolę w życiu prezydenta RP. Gdy Andrzej Duda był mały, stryj Antoni woził go w wózeczku. Gdy Andrzej został prezydentem, od razu zadzwonił do stryja, żeby mu się pochwalić. Przypomnijmy, stryj Antoni to polityk PiS, poseł na Sejm z ramienia tej partii w poprzedniej kadencji. Polityczką PiS jest również jego żona, ciotka prezydenta Krystyna Duda, kandydatka tej partii do Rady Miasta Opola w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że stryjenka Krystyna też odgrywa ważną rolę w życiu Andrzeja Dudy. Co Krystyna Duda robiła, zanim wystartowała w wyborach samorządowych 2018 roku? Kierowała działem promocji Politechniki Opolskiej i wydawała jej gazetę Wiadomości Uczelniane. Współpracowała przy tym blisko z prorektorem, później rektorem tej uczelni, Markiem Tukiendorfem. Rektor Tukiendorf wspominany jest jako człowiek wielkich zdolności i energii. Popełnił jednak błąd. Zaangażował się w utworzenie na Politechnice Opolskiej tzw. Instytutu Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to placówki propagandowo-wywiadowcze, które chiński reżim otwiera na zagranicznych uczelniach pod pozorem wymiany językowo-kulturalnej. Dlatego w krajach zachodnich Instytuty Konfucjusza są zamykane. Dyrektor belgijskiego Instytutu Konfucjusza został wydalony z Unii Europejskiej za szpiegostwo. Niestety polskie władze nadal pozwalają funkcjonować instytutom. Prorektor, potem rektor Politechniki Opolskiej Marek Tukiendorf zaangażował się w działania Instytutów Konfucjusza w stopniu niezwykłym. Między innymi jeździł do Chin, gdzie otrzymywał instrukcje od dwóch przedstawicieli chińskiego reżimu. Byli nimi ważni członkowie Komunistycznej Partii Chin o nazwiskach Wang Shoufa i Kuo Guansheng. W 2011 roku Rada Opolskiego Instytutu Konfucjusza zebrała się w Pekinie. Przy tej okazji pan Wang Shoufa pouczył Tukiendorfa o tym, jakie sfery i obszary rozwoju jego ukochany instytut powinien obserwować w Polsce pod kątem interesów Chińskiej Republiki Ludowej. Sprawa skończyła się tragicznie. W Opolu zaczęto plotkować o nieustannych podróżach rektora Tukiendorfa, jak również o jego coraz bardziej nerwowym zachowaniu. W 2019 roku rektor został znaleziony martwy, powieszony w piwnicy jednego z opolskich bloków. Ale zanim doszło do tej tragedii, Krystyna Duda przez lata współpracowała z Markiem Tukiendorfem i Opolskim Instytutem Konfucjusza. Redagowane przez nią Wiadomości Uczelniane publikowały artykuły pochlebne dla Instytutu Konfucjusza, jak również dla chińskiej dyktatury i jej ideologii. W tych tekstach pojawia się ton tak przymilny wobec Chin, że wręcz uwłaczający godności Polski. Gazeta Krystyny Dudy wychwalała skrajnie autorytarnego myśliciela chińskiego Konfucjusza, patrona Instytutu i reżimu Chin. Robiła to w sposób co najmniej przesadny. Cytuję. Nie rób drugiemu, co Konfucjuszowi niemiłe. Kiedy nad terenami dzisiejszej Polski szumiały ciemne knieje, jeszcze 1000 lat z okładem przed pierwszymi Słowianami, którzy mogliby się kląć na Peruna,
W egzotycznym państwie na Dalekim Wschodzie już tworzyły się zręby systemu religijno-etycznego praktykowanego po dziś dzień jako konfucjanizm. Wspomnieliśmy o dwóch Chińczykach, którzy instruowali Marka Tukiendorfa i inspirowali Krystynę Dudę do takich publikacji. Jeden z nich, pan Kuo Kuansheng, zasługuje na baczniejszą uwagę. W swoich publikacjach Krystyna Duda nazywała go najbardziej oczekiwanym gościem. Kuo Kuansheng był rektorem Politechniki Pekińskiej, potem został wiceszefem Pekińskiego Komitetu Komunistycznej Partii Chin odpowiedzialnym za sprawy personalne. To znaczy, że musiał współpracować ze służbami specjalnymi chińskiego reżimu. Eksperci od polityki chińskiej podają, że Kuo Kuansheng to człowiek chińskiego dygnitarza o nazwisku Chen Xi. Kim jest Chen Xi? To wieloletni członek władz tzw. Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej. Tak nazywa się Chińska Partyjna Służba Bezpieczeństwa, której Chińczycy boją się bardziej niż policji, wywiadu i kontrwywiadu. Centralna Komisja Kontroli Dyscyplinarnej prowadzi działania bezprawne nawet z punktu widzenia chińskiego prawa. Bez wyroku sądu porywa ludzi i więzi ich w nielegalnych więzieniach. Chen Xi to prawa ręka samego najwyższego przywódcy Chin, dyktatora Xi Jinpinga. Chen Xi odpowiada przed Xi Jinpingiem za najważniejsze sprawy personalne w całych Chinach. A kto dla Xi Jinpinga i Chena Xi zajmuje się tymi sprawami w Pekinie? Znany nam pan Kuo Kuansheng, najbardziej oczekiwany gość Krystyny Dudy, chiński mentor nieżyjącego rektora Tukiendorfa, zaufany dyktatora Xi Jinpinga w pekińskich władzach partyjnych. Chodzi o tego samego dyktatora Xi Jinpinga, z którym Andrzej Duda lubi się fotografować, którego przyjaźnią się chwali, któremu złożył długą wizytę w 2015 roku, odwzajemnioną później przez chińskiego dyktatora. Podglebie tej przyjaźni mogło zaistnieć już 12 lat temu. W październiku 2008 roku Marek Tukiendorf i jego koledzy z chińskiej bezpieki uroczyście otwierali Instytut Konfucjusza w Opolu. Zaszczycił ich wówczas swoją obecnością gość z Warszawy. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Duda. Zrobił sobie nawet zdjęcie, aczkolwiek wtedy jeszcze nie chwalił się swoją zażyłością z Chińczykami. Sfotografował się z amerykańskimi gośćmi imprezy. Trzeba wiedzieć, że sztandarowym, wręcz imperialnym projektem reżimu Xi Jinpinga jest tak zwany nowy jedwabny szlak. Chodzi o budowę nowych dróg i portów, dzięki którym Chiny jeszcze bardziej i jeszcze pewniej będą mogły bombardować polski i europejski rynek swoimi towarami. To może być zabójcze dla naszej gospodarki, szczególnie teraz, gdy czeka nas recesja. Jednak gazeta Krystyny Dudy wychwalała ten projekt. Jeden pas, jedna droga, dziesiątki korzyści. I podobnymi słowami chwali go prezydent RP Andrzej Duda. Jestem przekonany, że strategiczna wizja nowego jedwabnego szlaku to w istocie wiele szans i wiele możliwości. Czytamy w liście Dudy do uczestników konferencji poświęconej projektowi, która w 2017 roku odbyła się w Opolu. W nowym jedwabnym szlaku ma uczestniczyć Polska Państwowa Spółka Transportu Kolejowego PKP Cargo. Tak się składa, że w jej Radzie Nadzorczej zasiadł właśnie Antoni Duda, mąż Krystyny, stryj Andrzeja. Wszyscy pamiętamy największy samolot świata, który w kwietniu tego roku przyleciał do Warszawy z transportem chińskich maseczek. Maseczki miały nas chronić przed koronawirusem, okazały się jednak wadliwe. Mimo to samolot uroczyście powitał premier Mateusz Morawiecki. Premier powiedział, że Polska uzyskała tę pomoc dzięki osobistym kontaktom Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem. Dziennikarz Jacek Harłukowicz ustalił, że samolot został udostępniony Polakom przez chińską firmę ochroniarską Huaxin Chong'an, w skrócie HXZA, założoną przez byłych oficerów chińskiej armii i służb specjalnych. W
Firma bezprawnie więzi i torturuje przeciwników reżimu w Chinach. Zatem prowadzi działalność bardzo podobną do Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej, z którą związani są chińscy znajomi Krystyny Dudy. Poruszenie w polskich mediach wywołała również wiadomość o tym, że córka Andrzeja Dudy, Kinga Duda, uzyskała staż w londyńskiej kancelarii prawnej WilmerHale. Kancelaria współpracuje z chińskim reżimem, między innymi pomaga reżimowym gigantom wykupywać europejskie i amerykańskie spółki. Oto pani Tingting Liu, koleżanka Kingi Dudy z pekińskiego oddziału WilmerHale. Pani Liu zajmuje się takim wykupywaniem. Przed tymi wykupami przestrzega nas Komisja Europejska, ale najwyraźniej klanowi Dudów to nie przeszkadza. Kinga Duda uzyskała staż w kancelarii WilmerHale jako zwyciężczyni konkursu. Chodzi o renomowany, wręcz prestiżowy konkurs William C. Wyss International Commercial Arbitration MUT, chwalony przez licznych, godnych zaufania prawników. Ten konkurs to taki Mercedes wśród konkursów prawniczych, powiedział mi jeden z nich. Wszyscy jednak wiemy, że w limuzynie też można dokonać przekrętu. Dyrektorem konkursu jest Christopher Key. Pan Key pracował na Uniwersytecie w Hongkongu, jak również w Szkocji, na Uniwersytecie w Aberdeen, gdzie promował miejscowy Instytut Konfucjusza. Do tych wszystkich informacji wypada dodać, że doradcą Andrzeja Dudy do spraw środowiska jest Paweł Sałek, były zastępca Jana Szyszki, słynnego ministra Drwala, rębacza Puszczy Białowieskiej. Jako pełnomocnik pisowskiego rządu do spraw klimatu, Paweł Sałek blisko współdziałał ze swoim chińskim odpowiednikiem, panem Xie Chenhua, podobnie zresztą jak Szyszko. Paweł Sałek i Jan Szyszko współpracowali też w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, gdzie Szyszko był prezesem. Sałek wszedł do rady tej organizacji w dniu 28 kwietnia 2008 roku. Tego samego dnia skarbnikiem Stowarzyszenia Szyszki i Sałka został niejaki Andrzej Deres. Tak się składa, że dużo, dużo wcześniej, w latach 80. ten sam Andrzej Deres należał do podziemnej grupy tropionej przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Czytamy o tym w aktach IPN o sygnaturze IPN BU 01228/371. Dlaczego tropiono tę grupę? Między innymi dlatego, że kontaktowała się z przedstawicielami chińskiej agencji prasowej Xinhua. Pracownicy tej agencji współpracowali z wywiadem Chin. Wynikałoby z tego, że chińskie powiązania współpracowników Dudy mogą sięgać dalekiej przeszłości. Więcej o tych związkach można przeczytać w książce Duda i jego tajemnice. Ale nie tylko utrzymywanie takich powiązań z Chinami obciąża prezydenta RP. O tym opowiemy w części czwartej naszego filmu. Na początku tego roku skontaktowała się ze mną osoba, która zbiegła z Rosji, a wcześniej współpracowała tam z pewnym ważnym oligarchą skłóconym z Władimirem Putinem. Osoba ta powiedziała mi, że Andrzej Duda spotykał się z biznesmenem o nazwisku Filip Szary, który współpracował z kremlowskimi służbami specjalnymi oraz ludźmi Ramzana Kadyrowa, gangstera fundamentalisty, który z ramienia Putina w sposób zbrodniczy rządzi Czeczenią. Filip Szary nieustannie podróżował do putinowskiej Rosji. W końcu uciekł na stałe do tego kraju, gdzie zaopiekowali się nim prawnicy Kadyrowa, co potwierdzają dokumenty przedstawione przez mojego informatora. Przed swoją ucieczką pan Szary miał się chwalić agentom rosyjskich służb, że może ich zapoznać z prezydentem RP. Na dowód tego pokazywał im zdjęcie, które zrobił sobie z Dudą. Zapytałem kancelarię prezydenta między innymi o to, czy Duda spotykał się z Szarym i czy zrobił sobie z nim zdjęcie. Otrzymałem odpowiedź wymijającą. Kancelaria nie zaprzeczyła ani co do pierwszej, ani co do drugiej kwestii.
Więcej o Filipie Szarym i jego kontaktach z prezydentem RP można przeczytać w książce Duda i jego tajemnice. Sprawa Filipa Szarego nie została w ogóle poruszona przez nasze największe media, które za to rozwodziły się nad niewyjaśnionym związkiem Andrzeja Dudy z młodą użytkowniczką społecznościowego serwisu Twitter, Jolantą Rosiek. Panna Rosiek informowała cały świat o swoim uczuciu do Andrzeja Dudy, a nawet o ich rzekomym romansie. Była bardzo aktywna. Publikowała swoją korespondencję z Dudą, najprawdopodobniej sfałszowaną, na co wskazuje analiza lingwistyczna. Publikowała różne filmy, na przykład takie, w których inne osoby przekonywały widzów, jakoby rewelacje Jolanty Rosiek zawierały prawdę. Atakowała Dudę również w rzeczywistości, przebijając się do niego przez szpaler ochroniarzy, gdy prezydent odwiedzał Małopolskę. Cała sprawa najprawdopodobniej wzięła się stąd, że w latach 2015-2016 prezydent RP Andrzej Duda używał Twittera w sposób bardzo nieodpowiedzialny. Rozmawiał z anonimowymi kontami o prowokacyjnych nikach, pseudonimach, takich jak na przykład Karolina Wazelina lub słynne Ruchadło Leśne, przepraszam za dosłowny cytat. Publikował na Twitterze swoje zdjęcia, a dokładnie zbliżenia swojej twarzy razem z detalami pomieszczenia, w którym się znajdował. Takie zdjęcia stanowią kopalnię informacji dla obcych służb specjalnych. Być może dlatego ktoś postanowił wykorzystać tę słabość prezydenta do prowokacyjnych twitterowiczek. Jolanta Rosiek posługiwała się kontem o nazwie Małpa91 L'Orealu. W internecie znajdują się ślady, które świadczą o tym, że nazwy Małpa91 L'Orealu używało słynne Ruchadło Leśne. Znowu przepraszam za dosłowny cytat, które później zaczęło się posługiwać nazwą Małpa Czenowelty. Czy Jolanta Rosiek sama z własnej inicjatywy mogła przeprowadzić całą tę brawurową, długotrwałą, szeroko zakrojoną, kompleksowo zaplanowaną operację, włącznie z przejęciem nazwy słynnego konta? Przypomnijmy, że chodzi o młodą dziewczynę z małego miasteczka, przynajmniej na pierwszy rzut oka pozbawioną niezbędnych kompetencji. Nie odmawiam pomysłowości młodym dziewczynom z małych miasteczek, ale czy wszystko można wytłumaczyć siłą miłości lub obsesji? Na koniec przejdę do kwestii, która sprawiła, że kancelaria prezydenta RP zerwała ze mną kontakt. Jak wiadomo, Andrzej Duda podczas niektórych swoich wystąpień zachowuje się dziwnie. Robi osobliwe miny, czasem zaperza się, krzyczy, mówi zbyt głośno, a to, co mówi, artykułuje zbyt mocno. Psychologowie określają takie zachowania jako nadmiarowe. Równocześnie moi informatorzy mówią, że kancelaria prezydenta zwiększa zaopatrzenie w napoje energetyczne. W związku z tym zwróciłem się do kancelarii z zapytaniem o to, jak wyglądają jej zakupy napojów energetycznych oraz alkoholu i leków. W odpowiedzi kancelaria poinformowała mnie, że zawiesza ze mną korespondencję, ponieważ nie ma pewności, czy jestem dziennikarzem. Wystarczy zajrzeć do internetu, spędzić w nim minutę, by stwierdzić, że jednak jestem dziennikarzem, prowadzę portal Arbinfo, współpracuję z Radiem Tok FM, a nawet dostałem dwie międzynarodowe nagrody dziennikarskie i kilka krajowych. To osobliwe, że kancelaria prowadziła ze mną korespondencję, aczkolwiek wymijająco, w bardziej drażliwej sprawie Filipa Szarego. A w sprawie napojów korespondować w ogóle nie chciała. To osobliwe i niepokojące, podobnie jak cała prezydentura Andrzeja Dudy. Więcej o powodach do niepokoju w książce Duda i jego tajemnice, którą raz jeszcze serdecznie polecam. Ze względu na wagę sprawy będę wdzięczny wszystkim, którzy udostępnią ten film w mediach społecznościowych lub wyślą link znajomym. Dziękuję za uwagę.
Jak wiemy, bliskim sojusznikiem Kremla są Chiny. Chiny teraz się dystansują, mówią, że Ukraina to państwo suwerenne, zapowiadają, że udzielą Ukrainie pomocy humanitarnej, ale równocześnie specjaliści chińskiej firmy Huawei budują Putinowi oddzielny internet po to, żeby Rosja miała swój własny internet i po to, żeby Rosjanie nie byli narażeni na prawdę, którą mogą znaleźć w ogólnodostępnym internecie, po to, żeby byli całkowicie zamknięci w klatce propagandy Putina. Firma Huawei na pewno by tego nie robiła bez aprobaty władz chińskich. Chiny są państwem totalitarnym, gdzie firmy robią tylko to, na co władza im pozwala. Mimo to, jak wiemy, Andrzej Duda, który teraz się przedstawia jako przeciwnik Rosji i obrońca Ukrainy, Andrzej Duda jest przede wszystkim ogromnym przyjacielem Chin. Pojechał na bojkotowane Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Poproszę tutaj naszą dzielną realizatorkę Asiator o kolejny skan. O skan numer 30. To jest ten właśnie, który przed chwilą zobaczyliście. Mieliście taki przedsmak. To są dwie klatki z materiału filmowego wyemitowanego przez chińską telewizję państwową CCTV. Tutaj chiński dyktator Xi Jinping, odpowiedzialny za niezliczone zbrodnie, między innymi za prześladowanie Ujgurów w zachodnich Chinach, unosi kieliszek w toaście, a odpowiadają mu goście z Europy. Andrzej Duda oraz, jeśli dobrze widzę, przedstawiciele Serbii i Księstwa Monako chyba, jeśli dobrze widzę. Albowiem tacy to przedstawiciele Europy przyjechali na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, bojkotowane politycznie przez niemal całą wspólnotę Zachodu. Pojawili się tam tylko przedstawiciele państw albo bardzo mało znaczących, albo nie do końca zachodnich, no bo jeśli dobrze pamiętam, była tam Serbia i Bośnia, które trudno uznać za państwa zachodnie. I pojawił się tam niestety Andrzej Duda, jedyna głowa zachodniego państwa, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie liczyć chyba księcia Luksemburga jeszcze, który tam był, jeśli się nie mylę. Jedyny polityk znaczącego państwa Zachodu i NATO, który się tam pojawił, jedyna głowa takiego państwa. Pojawił się tam i jak widać tutaj wesoło się bawi razem ze zbrodniczym dyktatorem Xi Jinpingiem. Poproszę o kolejny skan, skan numer 31. Ten sam Xi Jinping w tym samym czasie witał się w Pekinie z Władimirem Putinem. Zbrodniczy dyktator Xi Jinping zaprosił bowiem swojego sojusznika, zbrodniczego dyktatora Putina do Pekinu i Putin przebywał tam w tym samym czasie co Andrzej Duda. I tak się składa, że od ponad miesiąca koresponduje z kancelarią prezydenta Rzeczypospolitej na temat tej wizyty. Zacząłem jeszcze zanim Duda pojechał. Zapytałem, czy ma zamiar się tam spotkać z Putinem, bo wiadomo było, że tam Putin przyjedzie. Zapytałem, co zrobi, jeśli Chińczycy nagle i nieoczekiwanie wprowadzą Putina. No bo zakładałem, że może być tak, że Duda nie chce się z Putinem spotkać, ale może na przykład zostać postawiony w niezręcznej sytuacji. No bo wielki przyjaciel Dudy, dyktator Xi Jinping, z którym Duda się nieraz afiszował i z jego małżonką nawet, chiński dyktator Xi Jinping może wprowadzić nagle do pokoju, do sali
gdzie będzie się odbywało jakieś mniej lub bardziej formalne czy nieformalne spotkanie z Dudą, może wprowadzić Putina, albo może wprowadzić Dudę do Putina, nie mówiąc dokąd go wprowadza. No, historia dyplomacji zna takie incydenty, a Xi Jinping nie jest człowiekiem, który by miał jakiekolwiek skrupuły. No, to jest morderca, który morduje ludzi i przyjaźni się, a w każdym razie ma sojusz polityczny, bo o przyjaźni to raczej nie można mówić, ale ma sojusz polityczny z mordercą Putina. Zadałem takie pytanie Andrzejowi Dudzie. Byłem przekonany, chciałem wierzyć, że dostanę odpowiedź: nie, Duda nie ma zamiaru spotkać się z Putinem. Jeśli pojawi się Putin w pokoju, to Duda nie poda mu ręki i wyjdzie z pokoju. Ale nie dostałem takiej odpowiedzi. Dostałem odpowiedź dopiero po 2 tygodniach, kiedy igrzyska olimpijskie w Pekinie dawno się skończyły, kiedy Duda już dawno wyjechał z Pekinu, i dostałem odpowiedź, że nie dostanę odpowiedzi na moje pytania, ponieważ są bezprzedmiotowe. Dostałem odpowiedź, że moje pytania o spotkanie Dudy z Putinem w Pekinie są bezprzedmiotowe, ponieważ, to cytat, wydarzenie już się odbyło. Wydarzenie, o którym mowa, już się odbyło. Zatkało mnie oczywiście, ponieważ no, wydarzenie, o którym mowa, to było spotkanie Dudy z Putinem. Pytałem o spotkanie Dudy z Putinem. A oni mi mówią, że wydarzenie już się odbyło. Odpisałem im, napisałem: jeśli tak, jeśli mówicie mi, że to się już odbyło, że fakt się już dokonał, to chcę wiedzieć, w jaki sposób dokonał się ten fakt. Poproszę może o skan numer 32 jeszcze, żeby nie być gołosłownym. To jest fragment maila z kancelarii prezydenta, który dostałem. Może się nam uda go załadować. To jest właśnie ten, to co się ładuje, to co się powinno zaraz załadować, to jest właśnie mail, w którym dowiaduję się, że moje pytania są bezprzedmiotowe, bo wydarzenie już się odbyło. To jest na samym dole tego skanu, proszę Państwa. No chyba warto, żeby to Państwo zobaczyli. Uprzejmie informujemy, że pytania, czy prezydent RP Andrzej Duda zamierza się spotkać w Chinach z Putinem, jak zachowa się, jeśli podczas chińskiej wizyty w niezaplanowany sposób zetknie się z Putinem, czy poda mu rękę, czy będzie z nim rozmawiał, są bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż wydarzenie, o którym mowa, już się odbyło. No co ja mogłem zrobić? Na taką odpowiedź odpisałem: proszę Państwa, mówicie mi, że fakt się już dokonał, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób się dokonał. Jak Duda się spotkał z Putinem? Czy podał mu rękę? Czy z nim rozmawiał? Jak wyglądało to spotkanie? No i miałem nadzieję, jak to się mówi, umiera ostatnia. Miałem nadzieję, że ktoś mi odpowie: nie, nie, przepraszamy, źle się wyraziliśmy. Mieliśmy na myśli to, że olimpiada już się odbyła, a spotkanie się wcale nie odbyło, nie doszło do żadnego spotkania. Ale nie dostałem takiej odpowiedzi. Nie dostałem odpowiedzi, że nie doszło do spotkania. Po kolejnych 2 tygodniach, tak jakby ktoś starał się maksymalnie opóźnić całą tę rozmowę, tę korespondencję, żeby informacje, żeby kancelaria udzielała mi kolejnych informacji jak najwolniej. Tak, żebym jak najpóźniej mógł się dowiedzieć, a ze mną również wy, żebym jak najpóźniej mógł się dowiedzieć, z jak największym opóźnieniem, co się tam naprawdę odbyło. I ta odpowiedź znowu mnie wryła w fotel. Poproszę o kolejny skan, już ostatni dzisiaj. Skan numer 33. To jest odpowiedź kancelarii prezydenta na moje kolejne pytania. Szanowny panie redaktorze, odpowiadając na korespondencję z 16 lutego bieżącego roku, uprzejmie informujemy, że w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie nie doszło do żadnej interakcji między prezydentami RP i Rosji. Jest mi trochę przykro, że kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pisząc o Putinie, też go nazywa prezydentem, a to nieprawda, bo żeby być prezydentem, trzeba uczciwie wygrać wybory, a Putin nie wygrał uczciwych wyborów.
No i w ogóle prezydentem przez duże P. Nie wiem, czy Państwo widzą słowo prezydent, słowo prezydentami jest tutaj napisane przez duże P. W ogóle nie podoba mi się to, że i prezydent Polski, i dyktator Rosji są razem nazywani prezydentami przez duże P. Ale przede wszystkim najbardziej mi się nie podoba ta treść merytoryczna, czy też no właśnie merytoryczna to za dużo powiedziane, bo tu nie ma żadnej merytoryki. Najbardziej mi się nie podoba sedno tej informacji czy pseudoinformacji. Nie podoba mi się to, że ktoś mi tak odpowiada. Nie doszło do żadnej interakcji. Ja pytałem, czy doszło do spotkania i spodziewałem się odpowiedzi nie, nie, jednak nie doszło do żadnego spotkania, a nie dostałem takiej odpowiedzi. Dostałem odpowiedź, że nie doszło do interakcji. Dlatego przejdziemy do kolejnego bohatera, w cudzysłowie, antybohatera naszych czasów, antybohatera najnowszej polskiej historii, jakim jest Daniel Obajtek. Wszyscy wiemy, że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu, wszyscy wiemy, że sprowadzał ropę z Rosji, wszyscy wiemy, że sprzedał sojusznikom Rosji z Arabii i Węgier część polskiej grupy Lotos. Wielu z nas wie również, że mimo sankcji zarezerwował sobie dużą ilość ropy w Rosji pan Obajtek, również w tym roku. No ale są jakby w jego historii osobistej i zawodowej rzeczy, o których nie wiemy, rzeczy równie ciekawe, nawet jeszcze ciekawsze, choć może mniej malownicze, niż na przykład te wyzwiska, którymi obrzucał Obajtek swojego wuja na początku swojej biznesowo-kryminalnej kariery, o których pisała Gazeta Wyborcza. Ja tutaj nie będę powtarzał tych wulgaryzmów, tego rynsztokowego strumienia świadomości. Są rzeczy, o których nie wiemy, a które są niemniej interesujące, bo jeśli myślą Państwo, że taki nawet taki szkodnik jak Obajtek ma jakiś limit szkód, który może wyrządzić i że nie wszędzie, gdzie się poruszał, nie wszędzie, gdzie przebywał, siał zniszczenie, no to się Państwo mylą. No najwyraźniej dla Daniela Obajtka takich granic nie ma. Daniel Obajtek, zanim trafił do Orlenu, był prezesem Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. I to Kaczyński zrobił go szefem tej Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, jak tylko doszedł do władzy. Jak to dokładnie wyglądało? W 2015 roku Daniel Obajtek został pełniącym obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 13 stycznia został prezesem tej agencji. To, co teraz widzimy właśnie, to jest skan ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokładnie ze strony, która archiwizuje znikające z internetu podstrony. Ta strona, którą widzimy, zniknęła, ale tak zwane archiwum internetowe, Web Archive, tę stronę zarchiwizowało. I co się dzieje w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, kiedy Obajtek zostaje jej prezesem? Obajtek wyrzuca 304 kierowników powiatowych, 304 kierowników oddziałów powiatowych agencji z ogólnej liczby 314. Czyli było ich 314, a zostało 10. Całą resztę Obajtek wyrzucił, zastąpił ich swoimi ludźmi, a do tego doszły niesłychane, zaskakujące problemy z systemem informatycznym. Teraz właśnie widzimy fragment artykułu gazety Dziennik, Dziennik Gazeta Prawna, gdzie jest właśnie o tym mowa. I te problemy z systemem informatycznym powodują, że agencja nie wypłaca rolnikom unijnych dopłat na czas. I paraliż trwa przez następne miesiące, co dla
rolników stanowi katastrofę finansową. No ale nie tylko dla nich. Kłopoty przeżywają również główni producenci traktorów w Polsce. Na przykład w sprawozdaniu za rok 2017 spółka Ursus SA odnotowuje spadek sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że rolników nie stać na ciągniki marki Ursus, gdy nie dostają dopłat. Iza właśnie pokazuje nam fragment sprawozdania z działalności grupy Ursus, gdzie czytamy, że grupa pisze: na dzień dzisiejszy realizacja płatności z budżetu w dyspozycji Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wynosi tylko 7% z przyznanych na ten cel 9 miliardów 800 milionów złotych. W związku z czym rynek ciągników i przyczep zmniejszył się o ponad połowę, ponieważ rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności. I tak sobie na to patrzymy, no i mówimy: no dobrze, ale to okej, no to może jest wynik po prostu zamieszania. Wyrzucili swoich, znaczy wyrzucili z fachowców, na ich miejsce postawili swoich kolegów, nic nie umiejących, no ale ci koledzy teoretycznie powinni się czegoś po drodze nauczyć, a jednak zamęt spowodowany przez Obajtka trwa i trwa. No trudno uwierzyć, żeby materia ludzka, która się dostała do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, się niczego w ogóle nie uczyła. Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy tutaj właśnie stosowali jakiś taki rasizm w stosunku do ludzi związanych z PiS-em, przed czym przestrzegał nas pan Robert Ziółkowski. No najwyraźniej tam jest jakiś jeszcze większy, głębszy problem. Kolejne publikacje mediów no mają, zawierają treść, jakby informują o zjawiskach po prostu rozpaczliwych. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, to jest artykuł z 2017 roku, gdzie czytamy, że nie wszyscy rolnicy dostali pełne dopłaty za rok 2015, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomyliła się w wyliczeniach płatności. A 5 miesięcy później portal Wirtualna Polska podaje, że system informatyczny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa znowu nie działa. Cytuję pismo wysłane przez wiceprezesów agencji do ministra rolnictwa, gdzie oni piszą, że stwierdzają bardzo poważne ryzyka związane z realizacją ustawowych działań. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie artykuł Wirtualnej Polski. I informatorzy portalu mówią, że to pierwszy wypadek, żeby wiceszefowie agencji pisali do ministra. Oni przyznają, że dostali nowy system informatyczny, ale on cały czas nie jest wdrożony. No i co na to wszystko Daniel Obajtek? No nie musi się przejmować, bo 2 miesiące wcześniej przeszedł z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa do koncernu Energa. Czyli narobił potwornych szkód, doprowadził do totalnego paraliżu, przekraczającego skutki takiej normalnej czystki personalnej. Najbardziej tutaj niezwykła jest ta awaria, ciągłe awarie systemu informatycznego. I tu możemy sobie powiedzieć: no dobrze, może on po prostu u jakiegoś swojego szwagra czy innego zaprzyjaźnionego gangstera zamawiał te systemy informatyczne, no bo Daniel Obajtek jest człowiekiem z takich właśnie kręgów. No ale ja jednak zakładam, że jeżeli coś bez przerwy nie działa, to jednak przez jeden rok, drugi rok, trzeci rok, to jednak to znaczy, że ktoś bardzo ciężko popracował nad tym, żeby to nie działało, że to nie jest tylko skutek zwyczajnego chaosu. I dlaczego nas to wszystko interesuje? No dlatego, że tam, gdzie jeden traci, drugi korzysta. I tutaj możemy właśnie się zastanowić nad celowością tego działania. Mówiłem, że to wygląda na skutki konsekwentnego, przemyślnego szkodnictwa. No i możemy teraz spytać, po co ktoś miałby takie szkodnictwo uprawiać. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, po co, to spójrzmy na to, kto na tym korzysta. I to, co teraz widzimy,
To jest fragment artykułu portalu farmer.pl, gdzie czytamy, że białoruskie traktory marki Belarus są największym zwycięzcą na rynku w 2019 roku. Albowiem tak się składa, że kiedy rolnicy przestali dostawać dopłaty na unijne na skutek dopłaty z pieniędzy unijnych, które miała im Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przekazywać, dopłaty unijne, dopłaty rządowe, kiedy przestali je dostawać, to przestali mieć pieniądze na zakup nowych zachodnich traktorów i zaczęli kupować traktory z Białorusi. Zapoznali się z marką, przyzwyczaili się, zaczęli się do niej przyzwyczajać. Poszła wieść, że jest taki tani traktor, który można kupić nawet bez pieniędzy z Unii, bez pieniędzy od rządu. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg artykułu, w którym czytamy, że białoruskie traktory firmy MTZ Belarus, marki Belarus, zajmują trzecie miejsce pod względem sprzedaży ciągników w Polsce. W 2019 roku Białorusini sprzedali w Polsce ponad 1000 traktorów, wyprzedzając znaną markę Kubota. Jednak z tym sukcesem wiążą się wątpliwości prawne. W jaki bowiem sposób białoruskie traktory zdobywają Polskę? Jak to możliwe, że ktoś je wpuszcza w ogóle na unijny rynek? Przecież emisja spalin w ciągnikach z Białorusi przekracza, i to daleko, normy Unii Europejskiej zazwyczaj. I w 2020 roku posłanka PO Agnieszka Hanajczyk składa interpelację do ministra infrastruktury. I pyta, jak to możliwe, że mimo postanowień dyrektywy europejskiej do Polski masowo, stając się liderem rynku, trafiają pojazdy informowane, przede wszystkim pojazdy typu Belarus z silnikami, które mają normy Stage Zero albo Stage One, czyli Stage Zero albo Stage 1. I co oznaczają te normy? Oznaczają, że sprzedaży tych modeli od dawna zakazano w Polsce i w Unii Europejskiej. I Krajowa Rada Izb Rolniczych potwierdza, że ten problem istnieje. To, co widzimy, to jest fragment artykułu portalu Mani.pl, gdzie mamy taki tytuł: nielegalne ciągniki w Polsce trują środowisko, a w innych nie ma. No, trują środowisko, bo mają emisję spalin drastycznie przekraczającą dozwoloną. I w 2023 roku kontaktuję się ze źródłami działającymi w branży ciągników. Jeden z informatorów mówi mi, że nowe ciągniki są sprzedawane w Polsce jako używane i w ten sposób się omija zakaz importu ciągników, które nie spełniają unijnych norm. Kiedy rolnik je kupuje, to nie jest tak, jakby kupował ciągnik z zagranicy i musiał go przeprowadzić przez granicę i zarejestrować w Polsce, tylko dostaje ciągnik nowy, który udaje używany, już od dawna w Polsce pracujący. I według mojego informatora wielka część z tych ciągników jest bezprawnie rejestrowana na Podlasiu. Na Podlasiu w Wydziale Komunikacji jednego z tamtejszych starostw. I informator twierdzi, że byłoby to niemożliwe, gdyby pisowskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie patrzyło na to przez palce. I wskazuje informator na Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych w latach 2015-2019. No tak się faktycznie składa, że Jarosław Zieliński to podlaski poseł i baron PiS, jak również wieloletni faworyt Jarosława Kaczyńskiego. O, właśnie widzimy tutaj fragment artykułu Wirtualnej Polski, artykuł pod tytułem Zieliński i Kaczyński, tajemnica dwóch Jarosławów. Artykuł przypomina, że Zieliński wielokrotnie kompromitował swoją partię i ministerstwo. Przypomina, że organizował żenujące imprezy, na przykład zmuszano policjantów, żeby kroili dokumenty na konfetti, którymi później posypywano wiceministra z helikopterów, albo na przykład starsze panie tańczyły w girlandach kwiatowych przed obliczem
wiceministra Zielińskiego, to miał, ten taniec miał się nazywać Sen Hawajów. Były i gorsze rzeczy. Jak Zieliński odpowiada za policję, pamiętamy, że policja zabiła Igora Stachowiaka we Wrocławiu. Były znacznie gorsze rzeczy, a mimo to Zieliński bardzo długo pozostawał na stanowisku. Czytamy tutaj w artykule Wirtualnej Polski, że prezes, czyli Kaczyński, ma do Zielińskiego niewytłumaczalną słabość, ale tak jest jeszcze z czasów Porozumienia Centrum, mówi anonimowy polityk PiS, zacytowany w tekście. Trudno mi wyobrazić, żeby Kaczyński odwrócił się od Zielińskiego, bo Zieliński ma dużą wiedzę o początkach i tworzeniu się Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. No i poproszę o kolejny skan. No i tak się składa, że pupil Kaczyńskiego Zieliński jest też w dobrych stosunkach z pupilem Kaczyńskiego Danielem Obajtkiem, który doprowadził do tajemniczej awarii w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która dziwnym sposobem okazała się niezwykle korzystna dla białoruskich traktorów sprowadzanych do Polski dzięki cichemu poparciu Jarosława Zielińskiego, jak mówi mój informator z branży. Tu widzimy Jarosława Zielińskiego, jak błyszczy na gali finałowej Orlenu. Orlen sobie zorganizował konkurs dla Straży Pożarnej, żeby pokazać, jak bardzo jest fajną firmą wspierającą takich fajnych ludzi jak strażacy, a przy okazji wsparto Jarosława Zielińskiego, pozwalając mu zabłyszczeć na tej strażackiej gali Orlenu. Wracając do nielegalnego importu traktorów, jak on wygląda od strony urzędowej? W 2021 roku portal farmer.pl, który już tutaj cytowaliśmy, opublikował artykuł MTZ Belarus, ciągniki bez homologacji, i opisał perypetie swojego czytelnika, który poszedł do dilera i kupił nowy model traktora MTZ Belarus. Portal tutaj zwraca uwagę na to, że ciągniki są sprzedawane przez sieć dilerską MTZ Belarus jako ciągniki z drugiej ręki. Już mają właściciela, kiedy przychodzi rolnik sobie kupić taki ciągnik, a mimo to te ciągniki mają zerowy przebieg, czyli jakby ten pseudo-właściciel, wirtualny właściciel w ogóle ich nie używał. I czytelnik portalu kupił sobie nowy model traktora MTZ Belarus od dilera oficjalnego i ciągnik był zarejestrowany na dilera, jako na właściciela po prostu. Czytelnik portalu wziął fakturę od dilera, poszedł do miejscowego wydziału komunikacji, żeby sprawdzić, czy rejestracji dokonano zgodnie z prawem, i czego się dowiedział. Dowiedział się, że podczas weryfikacji dokumentów przez kierownika wydziału dowiedział się, że przy pierwszej rejestracji ciągnika na obszarze Polski nie towarzyszyło jej ważne świadectwo homologacji, ważne świadectwo zgodności. Żadna też decyzja o dopuszczeniu jednostkowym wydana przez Krajowy Organ Homologacyjny, takie decyzje się wydaje, kiedy można wydać, kiedy nie ma zezwoleń. Tutaj nie było ani zezwolenia, ani decyzji jednostkowej. I do tej sprawy, do tej grubej afery odnosi się też w innym medium, w Tygodniku Rolniczym, odnosi się prezes polskiej filii MTZ Belarus, ponieważ białoruska firma ma filię w Polsce. Prezes się nazywa Dmitryj Adamowicz. Tak właśnie wygląda i twierdzi, że białoruskie ciągniki nie mają żadnej wady prawnej. Nie mają żadnej wady prawnej, mówi, a jednak przyznaje półgębkiem, poproszę o kolejny skan, że te traktory jednak przekraczają unijne normy emisji spalin. Przyznaje i próbuje to zatuszować tym, że firma ma przecież ciągniki zgodne z normami Unii Europejskiej, tylko niestety polskich farmerów zwykle nie stać na te modele. Czyli winni są polscy farmerzy, że są biedni
i dlatego kupują złe, trujące ciągniki. Ale firma już wcale nie jest winna, że je oferuje. To wina tych farmerów. Gdyby farmerzy chcieli albo gdyby mieli pieniądze, to przecież kupiliby sobie lepszy, nietrujący ciągnik. Taką logikę prezentuje nam prezes firmy sprzedającej trujące ciągniki, pan Dmitrij Adamowicz z Białorusi. Rzecz jasna, nie jest winą polskich farmerów to, że nie mają pieniędzy na zakup dobrych, nietrujących, zgodnych z unijnymi normami traktorów. Winę tutaj ponosi człowiek, od którego zaczęliśmy tę historię, człowiek, który doprowadził do totalnego chaosu w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, doprowadzając do tego, że przez kilka lat nie wypłacała ona dotacji, nie wypłacała ona dopłat polskim rolnikom, którzy przez to byli skazani na białoruskie ciągniki. Kto na tym zarobił? Oczywiście Białoruś, białoruska reżimowa firma MTZ Belarus i reżim Białorusi, który ściąga od niej haracz w postaci podatków legalnych i nielegalnych. I znowu można tutaj sobie powiedzieć, no to jest wszystko wynikiem chaosu, czystki, po prostu PiS zrobił bałagan, a sprytni Białorusini zobaczyli w tym bałaganie szansę dla siebie. Ja jednak widząc żelazną konsekwencję w działalności PiS i w działalności Daniela Obajtka, zakładam, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z przypadkiem, że ten przypadek to nie przypadek. Reset Obywatelski.